Witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Wiem dobrze z komentarzy, które czytam na zarówno moim kanale, jak i na przykład kanałach innych, że bardzo doceniacie sprawy, które może nie są tak powszechnie znane, w szczególności jeżeli na przykład są złożone i szczegółowe. Wiem, że mało kto chce już na przykład po raz kolejny, nie wiem, słuchać o Tedzie Bundym i tak dalej, ponieważ to wszystko są już historie naprawdę wielokrotnie opowiedziane i dobrze znane. I jeżeli publikuję coś, co może, nie wiem, już właśnie z sporej części Was jest dobrze znane, no to czasem pojawiają się gdzieś tam słowa, nie sprzeciwu, no ale słowa może rozczarowania. O, że no, że już to znacie, że chcielibyście coś nowego, że ile można ten sam kotlet odgrzewać. I wierzcie mi, że ja, jak i przypuszczam również inni twórcy, bardzo się staramy, aby znaleźć dla Was coraz to nowe, może mniej znane sprawy. Ja się naprawdę zawsze bardzo staram. Czasem ciężko jest znaleźć ten balans, aby znaleźć na przykład sprawy mało popularne, ale takie, w których jest wystarczająco dużo informacji dostępnych, aby w ogóle przemienić to w podcast. No bo nie ma co ukrywać, że mam jedynie dostęp do takich samych informacji, jakby do książek, do wszystkiego tego, co zostało udostępnione w internecie, do akt policji, jeżeli zostało udostępnione i tak dalej. I no mam nadzieję, że dziś znalazłam dla Was sprawę raczej, przynajmniej w Polsce, niezbyt powszechną, niezbyt popularną. I muszę Wam przyznać, że gdy pierwszy raz o niej czytałam, to po prostu było, robię teraz gest wybuchającego mózgu dla tych, którzy mnie nie widzą, bo jest to sprawa naprawdę skomplikowana, złożona i szczerze nawet nie wiem jeszcze, jak mam ten podcast zatytułować, jak tą sprawę w skrócie nazwać. Jest to po prostu historia kilku amerykańskich rodzin, które zostały uwikłane w kilka naprawdę tajemniczych morderstw. Zatem witajcie jeszcze raz w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeżeli jesteście tutaj nowi. I weźcie sobie jakieś piciu, jak zawsze, i zapraszam. Był 22 lipca 1984 roku, gdy kilku znajomych i kilku członków rodziny zaczęło się martwić o Dolores Lynch, 68-letnią kobietę, która mieszkała sama w dużym domu na przedmieściach Louisville w Kentucky. Mąż Dolores, Chuck, zmarł 18 miesięcy wcześniej i mimo, że na weekendy do domu przyjeżdżała jej córka, Janie, która wtedy mieszkała w akademiku i uczyła się w szkole dentystycznej w Louisville, no to jednak Dolores przez większość czasu była w domu sama. I mówię dom, a może powinnam powiedzieć posiadłość, bo to była spora dwupiętrowa willa licząca sobie 14 pokoi i 4 łazienki. Dolores po raz ostatni była widziana w niedzielę, gdy pojawiła się w kościele, tak jak zawsze, o 9 rano. Po nabożeństwie porozmawiała chwilę z przyjaciółką, poplotkowała, po czym pożegnała się, wsiadła do samochodu i pojechała. Na koniec mówiąc przyjaciółce, że Janie, jej córka, na pewno czeka już na nią w domu z pączkami. One miały właśnie taki zwyczaj, że w każdą niedzielę, gdy Dolores była w kościele, to jej córka jechała do jej ulubionej cukierni, po jej ulubione pączki, które zawsze już czekały na stole, gdy tylko Dolores wracała do domu. A w drodze do domu tamtego dnia Dolores zatrzymała się też na stacji benzynowej, która znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od jej domu. Została tam zapamiętana, ponieważ zatrzymywała się tam często od wielu lat. Wszyscy pracownicy znali ją i zwykle ucinali sobie z nią krótkie pogawędki. Tak było też i w tamtą niedzielę. A ze stacji Dolores pojechała najprawdopodobniej od razu do swojego domu, znajdującego się przy tak zwanej Covered Bridge Road. Mimo, że było to dosyć blisko Louisville, to były to już takie obszary typowo wiejskie. Pełne farm, pól uprawnych, tu i tam były różne stadniny koni i tak dalej. I tylko tu i tam pojawiały się jakieś domy. I później tamtego dnia kilku znajomych próbowało skontaktować się z Dolores. Próbowali się do niej dodzwonić, ale nikt nigdy w jej domu nie podniósł słuchawki. Wszystkim wydało się to dziwne. Dolores miała zwyczaj odkładania słuchawki, gdy gdzieś wychodziła, tak aby nikt nie mógł się dodzwonić. Święcie wierzyła, że włamywacze zawsze dzwonią, aby sprawdzić, czy ktoś jest w domu przed włamaniem się, a ona, odkładając słuchawkę, zawsze powodowała, że natknęliby się na zajętą linię.
Ale tym razem Frida mu nikt nie odebrał. Ani w niedzielę, ani w poniedziałek. Telefon po prostu dzwonił. Co było dziwne, zwłaszcza, że w niedzielę w domu miała być nie tylko Dolores, ale też Janie. W końcu we wtorek, dwa dni później, jedna z jej przyjaciółek o imieniu Susan postanowiła po pracy przejechać się koło jej domu, aby zobaczyć, co się dzieje. I gdy wjechała na podjazd i podjechała pod jej dom, to jej oczom ukazał się widok, którego się nie spodziewała. Dolores leżała na swoim podjeździe, tuż przed drzwiami garażu. Nie żyła i nie było co do tego wątpliwości. Susan, przerażona i w szoku, odjechała. I zamiast pojechać do najbliższego domu, na przykład, aby wezwać pomoc, pojechała z powrotem do swojej pracy, czego zresztą potem nie będzie pamiętać, prawdopodobnie z powodu szoku po prostu. I to dopiero w pracy, roztrzęsionym głosem, powiedziała swoim współpracownikom, co widziała, i to dopiero wtedy wezwano policję. Gdy pierwsi policjanci pojawili się pod domem przy Covered Bridge Road, to podeszli do sprawy niezwykle ostrożnie. Susan przekazała im wtedy, że przed domem leży martwa Dolores, ale w domu może znajdować się jej córka Janie i ich dwa psy. Dlatego też pierwszym, co przyszło wszystkim do głowy, było to, że to Janie wpadła w jakiś szał, zastrzeliła swoją matkę i zabarykadowała się w domu. Ale ponieważ w domu nie było żadnej aktywności, nikt nie reagował na nawoływania, nikt z domu nie wyszedł, no to w końcu podeszli bliżej. Jak zauważyli od razu, Dolores została zastrzelona. Kula trafiła ją w głowę. Policjantom ostatecznie udało się wejść do domu przez tylne drzwi, gdzie przywitały ich dwa ujadające psy. Zwierzęta były wyraźnie głodne i wyraźnie przez zbyt długi czas przebywały same. Wchodząc dalej, policjanci zauważyli kilka kropli krwi na podłodze, również trochę krwi na blacie, tuż obok telefonu, trochę tak, jakby ktoś ranny próbował na przykład wezwać pomoc. W domu jednak było cicho, jakby nikogo tam nie było. Policjanci poruszali się jednak dalej, przechodzili w głąb domu. W przedpokoju na panelu kontrolnym alarmu przeciwwłamaniowego było kilka śladów krwi, jak i drzwiczki do tego panelu były otwarte, tak jakby tam ktoś również podszedł na jakąś chwilę. I dopiero po przejściu i obejrzeniu całego domu policjanci w końcu znaleźli Janie, która leżała w pokoju przylegającym do sypialni Dolores. Była ubrana w sportowe ubrania, a we włosach miała wałki. Została postrzelona dwa razy. Raz w plecy i raz w głowę. Zdecydowanie nie było to samobójstwo i to nie Janie zabiła Dolores, a później siebie. Nie był to zdecydowanie przypadek rozszerzonego samobójstwa, ale coś zupełnie innego. Co w takim razie przydarzyło się w domu przy Covered Bridge Road? Wszystko wskazuje na to, że Dolores i Janie zginęły w niedzielę rano, zaraz po tym, gdy Dolores wróciła z kościoła. Kobieta najwyraźniej ledwie zaparkowała samochód i nie zdążyła jeszcze wyjść do domu, gdy trafiła ją kula. Koło jej ciała leżała Biblia, którą zawsze zabierała ze sobą do kościoła, oraz niedzielna gazeta. Biorąc pod uwagę kąt, pod jakim kule uderzyły Dolores, sprawca musiał postrzelić ją z bliskiej odległości, zapewne chowając się za jednym z samochodów przed domem. Nie wiadomo na pewno, kto zginął pierwszy, czy matka, czy córka. Bo mogło być tak, że to Dolores została postrzelona jako pierwsza, a odgłos wystrzału wywabił Janie na zewnątrz. Bo wszystko wskazuje na to, że Janie została postrzelona po raz pierwszy przed domem albo stojąc w drzwiach, tak jakby wyszła na zewnątrz, aby zobaczyć, co się dzieje. Wtedy też kula trafiła ją po raz pierwszy w plecy. Po tym kobieta uciekła do domu, o czym świadczą krople krwi w wielu miejscach w środku. Janie najpierw najwyraźniej próbowała wezwać pomoc przez telefon, ale może zdała sobie sprawę, że sprawca ją goni, więc uciekła w głąb domu, zatrzymując się na chwilę i próbując uruchomić alarm przeciwwłamaniowy. Ale chyba w panice to w końcu nie dochodzi do skutku i Janie ucieka dalej, aż w końcu dobiega do ostatniego pokoju i nie ma gdzie dalej uciekać, gdzie w końcu zostaje zabita. Druga kula trafiła ją w głowę
I niektórzy uważają, że to niesamowite, że Janie była w stanie tyle przebiec i tyle zrobić po tym, gdy została trafiona w plecy po raz pierwszy. Ponieważ została trafiona z jakiegoś rodzaju karabinu szturmowego. To był dosyć duży kaliber, poza tym kula przebiła jej płuco. Więc wyraźnie tutaj to adrenalina gdzieś tam chyba zadziałała i Janie była w stanie jeszcze walczyć o swoje życie. A pozycja, w której spotkała ją śmierć, sugeruje, że Janie przed śmiercią kucała lub klęczała, prawdopodobnie błagając swojego oprawcę o życie. Lecz znów z drugiej strony, jak Dorotas powiedziała swoim przyjaciółkom, jej córka Janie miała na nią czekać z pączkami, tak jak zawsze. I jeżeli Dorotas zginęła w momencie, gdy wróciła z kościoła, to w tamtym momencie te pączki powinny już zostać kupione i powinny były znajdować się w domu, tak jak zawsze. Ale sęk w tym, że żadnych pączków nie było, a pracownicy cukierni byli przekonani, że Janie nigdy się tam nie pojawiła w tamtą niedzielę i tych pączków nie kupiła. Co znów gdzieś tam może nam sugerować, że to może jednak Janie zginęła pierwsza. Ciężko powiedzieć. Później też pojawił się mężczyzna, kolarz, który jeździł w weekendy na rowerze, jeździł zwykle długie dystanse i zwykle przejeżdżał właśnie koło domu Lynchów. I przejechał koło niego i w niedzielę rano, nie zauważając wtedy jednak niczego dziwnego. Ale kilka chwil później, gdy był może jakiś kilometr dalej, usłyszał coś, co brzmiało jak 3 wystrzały z pistoletu. 2 pierwsze nastąpiły zaraz po sobie, a trzeci kilka chwil później. I tak się też wtedy złożyło, że akurat wtedy przyjeżdżał koło miejsca, gdzie zawsze sprawdzał swój czas, żeby zobaczyć, jak mu tam, wiadomo, idzie co tydzień na tych jego wyprawach. I akurat wtedy właśnie sprawdził czas i zanotował, że była dokładnie 10:47. Więc możliwe, że dzięki niemu właśnie mamy dokładny czas popełnienia morderstwa. Oznaczałoby też, że to Dolores zginęła właśnie jako pierwsza, bo słyszymy 2 wystrzały. Czyli Dolores zostaje trafiona w plecy, upada, później zostaje trafiona w głowę. Mija kilka chwil, Janie wychodzi przez dom, zostaje postrzelona po raz kolejny, a trzeci strzał prawdopodobnie nie był słyszalny, ponieważ ten padł w środku domu. Ten mężczyzna więc stał się oczywiście ważnym świadkiem. Poza tym zapamiętał też, że jakieś kilkaset metrów od domu Lynchów. Przy drodze zaparkowany był też stary, poobijany żółty samochód. Model gdzieś lat 60. I towarzysta zwrócił na niego uwagę, ponieważ nigdy wcześniej go tam nie widział. Jak się okazało, z domu niewiele zginęło. Nikt nie ruszył na przykład srebrnej zastawy, która była na widoku, DVD, telewizorów, drogich dywanów, nic z tych rzeczy. Sprawca spędził jedynie trochę czasu grzebiąc w szkatułce na biżuterię, która należała do Dolores. Rozsypał jej zawartość na łóżko. Nie znalazł tam jednak żadnych skarbów, ponieważ Dolores kupowała jedynie tanią, plastikową biżuterię. Więc jeżeli motywem był rabunek, no to sprawca niczego konkretnego ze sobą nie zabrał. Żadna z kobiet też nie została wykorzystana seksualnie. I na początku opinie policjantów były podzielone. Jedni uważali, że to był jakiś przypadkowy atak. Może ktoś zdesperowany, potrzebujący pieniędzy, mający nadzieję na przykład, że właśnie znajdzie w tym dużym domu jakieś małe, ale drogie kosztowności, które potem zdała łatwo upłynnić. Ale inni znów uważali, że to raczej był dobrze zaplanowany, profesjonalny atak. Wskazywał na to rodzaj użytej broni, bo mimo wszystko matka i córka zginęły od pocisków z karabinu szturmowego, nie jakiegoś tam małego pistoletu. Poza tym nigdzie nie znaleziono łusek, tak jakby sprawca pozbierał je, co znów wskazywało na jakiś tam stopień profesjonalizmu, powiedzmy. Jednym z ciekawszych i chyba nigdy niewyjaśnionych odkryć podczas przeprowadzenia autopsji, Dolores miała 0,6 promila alkoholu we krwi, co odpowiadało wypiciu mniej więcej 2 drinków gdzieś na jakąś godzinę przed śmiercią. I co ciekawe, w koszu na śmieci w jej pokoju znaleziono właśnie 2 puszki po piwie. Ale ponieważ wiemy, Dolores rano wyszła z domu i wróciła do niego dopiero po 10:00, nie było jej dane nawet wyjść do środka, to oznaczałoby, że musiałaby wypić to piwo z samego rana, przed wyjściem do kościoła. A to znów nie do końca miałoby sens, ponieważ wtedy zawartość w alkoholu w jej krwi z powodu oczywiście upływu czasu zmniejszyłaby się.
Poza tym nikt nie zwrócił uwagi, aby Dolores była, nie wiem, wstawiona w kościele, czy żeby było od niej czuć piwem. Również na tej stacji benzynowej, gdzie była później, tam również nikt niczego nie zauważył. Więc Dolores albo zatrzymała się wypić gdzieś coś po drodze, albo piła jadąc samochodem do domu. Ale jeżeli tak, to również dowody na jakieś butelki czy puszki gdzieś wcześniej wyrzuciła, ponieważ w jej samochodzie niczego nie znaleziono. Więc skąd ten alkohol wziął się w jej organizmie, nie wiadomo. Inna zagadka pojawiła się 1 sierpnia, gdy policjanci pojawili się ponownie w jej domu, aby kontynuować przeglądanie papierów, dokumentów, wszystkiego, co się tam znajdowało, w nadziei, że znajdą jakiś motyw. To był, jak wiemy, duży dom, było tam mnóstwo rzeczy, więc oczywiście przeszukanie wszystkiego dokładnie po prostu zajmowało czas. Od 24 lipca policjanci bywali tam praktycznie codziennie. Ale tamtego dnia znaleźli w domu coś, czego byli przekonani, nie było tam wcześniej. Gdy weszli do domu przez garaż, to na podłodze w przedpokoju znaleźli 6 krzyży, zdobionych z liści palmowych. Ktoś po prostu wziął te liście i związał je razem, tworząc kształt krzyża. Policjanci przetrząsali ten dom od wielu, wielu dni i byli pewni, że coś takiego wcześniej w przedpokoju na podłodze nie leżało. Na początku sądzono, że to jakiś może głupi kawał, ale nikt z policjantów do niczego się nie przyznał. No i gdzieś tam ta zagadka, skąd te krzyże tak nagle się zmaterializowały na podłodze, pozostała poniekąd nierozwiązana. Jedyne w miarę sensowne rozwiązanie, jakie znaleziono, było takie, że te krzyże były z jakiegoś powodu wsunięte za ramę obrazu, który wisiał tam na ścianie w przedpokoju. I gdy dzień wcześniej policjanci wychodzili po zakończonej pracy i zamykali te drzwi, to trzasnęli tymi drzwiami tak mocno, że obraz się aż zatrząsł na ścianie i te krzyże po prostu wypadły. Wciąż nie było to najbardziej satysfakcjonujące wyjaśnienie, ale jedyne. Chyba że założyć, że na przykład ktoś odpowiedzialny za śmierć Dolores i Janie miał dostęp, miał klucze do ich domu i z jakiegoś powodu przyszedł tam w nocy i te krzyże tam rozłożył. Do dziś, jak one się tam zmaterializowały, nie jest jasne. I wszyscy bliscy Dolores, pytanie o to, czy znają, czy wiedzą o kimś, kto mógłby chcieć zrobić jej krzywdę, odpowiadali zwykle, że tak, mnóstwo osób, ale nie w taki sposób. Dolores miała według wszystkich trudny charakter. Była skłonna do konfliktów sąsiedzkich i potrafiła czasem naprawdę zaleźć komuś za skórę. W przeszłości zdarzyło jej się na przykład grozić dzieciom sąsiadów, które bawiąc się tam weszły niechcący na jej trawnik. Była też znana z tego, że w poprzednim domu, w którym kiedyś mieszkała, zawsze chodziła do skrzynki na listy z wiatrówką, utrzymując, że musi się bronić, ponieważ pies sąsiadów jest niebezpieczny. Raz nawet strzeliła do niego. Nie zrobiła mu tam żadnej wielkiej krzywdy, no ale to była właśnie Dolores, gotowa wszczynać konflikt z byle powodu. Innym razem schowała się w krzakach z aparatem, aby przyłapać sąsiadów na robieniu czegoś nielegalnego. Innym razem zaczęła awanturę, ponieważ jacyś ludzie jadący na koniach gdzieś tam niechcący wkroczyli na jej posiadłość. Zawsze jeżeli ktoś gdzieś tam, nie wiem, łamał jakieś zasady czy coś w tym stylu, no to Dolores zawsze zaczynała wojnę. W ciągu życia mnóstwo było takich i podobnych sytuacji. Niektórzy uważają, że Dolores w swoim życiu nigdy nie miała jakiegoś sąsiada, gdziekolwiek by nie mieszkała, z którym wcześniej czy później nie zaczęłaby jakiejś sąsiedzkiej kłótni o coś. Ludzie żartowali zresztą, że Dolores powinna właśnie mieszkać na bezludnej wyspie, aby być szczęśliwą. I gdy ostatecznie ona i jej mąż Chuck wprowadzili się do domu na obrzeżach Louisville, to Dolores prawie że właśnie miała tę swoją bezludną wyspę. Bo dom był w sporym oddaleniu od innych, osłonięty drzewami, krzakami, ale niestety to też ta odludność spowoduje, że jej morderstwo właśnie przeszło przez jakiś czas niezauważone i że praktycznie nikt niczego konkretnego nie widział i nie słyszał. Więc tak, było sporo osób, które może w jakimś tam porywie wściekłości chciałoby zrobić Dolores krzywdę, ale właśnie nie w taki sposób. Sądzono, że jeżeli Dolores ktoś by kiedyś zastrzelił, to raczej w wyniku właśnie jakiejś takiej
sąsiedzkiej awantury, kiedy ktoś, nie wiem, nie wytrzymał właśnie i złapał za strzelbę, albo ktoś, nie wiem, był gotowy się na nią rzucić i doszłoby do rękoczynów, ponieważ Dolores po prostu w swoich sąsiedzkich kłótniach i roszczeniach gdzieś tam posunęła się za bardzo. Ale taki wręcz zaplanowany, wyrachowany, profesjonalny atak raczej do tego wszystkiego nie pasował. Zwłaszcza, że w ataku tym zginęła jeszcze jej córka, która przez wszystkich była uważana za osobę raczej uroczą, uprzejmą. I no, wszystko to brzmiało po prostu jak coś więcej niż tylko jakieś tam sąsiedzkie spory. Z czasem zaczęto się też zastanawiać, czy był może jakiś powód, dla którego ktoś chciałby zabić Janie. Przypuszczono, że to jednak Dolores była celem, a Janie po prostu była w złym miejscu, w złym czasie, stała się świadkiem i z tego powodu również musiała zginąć. No ale możliwe było, że to o Janie właśnie chodziło. Przez wielu Janie była opisywana jako wręcz przeciwieństwo swojej matki. Zwykle bezkonfliktowa, urocza, sympatyczna. W chwili śmierci miała 39 lat, mimo że wyglądała gdzieś na 14-15 lat mniej. Nigdy nie wyszła za mąż i niektórzy żartowali, że to dlatego, że jej wymagająca i konfliktowa matka skutecznie odstraszała wszystkich kandydatów. Ale o dziwo, relacja matki i córki była całkiem dobra. Janie nigdy nie denerwowała się na matkę, nie wytykała i nie wkurzała się, że ta może zbytnio ingeruje w jej życie, czy że jest nadopiekuńcza, mimo że Dolores właśnie taka była. Dla przykładu, Dolores od razu zatrudniała taką kobietę do sprzątania o imieniu Helen, która również też była jej dobrą przyjaciółką. I Dolores często zabierała Helen. Jechały do akademika Janie w Louisville, gdzie ta studiowała, aby Helen tam jej ten akademik posprzątała. A gdy Janie na przykład przeprowadzała się z jednego mieszkania do drugiego, to znów Dolores z Helen pojawiały się, aby jej tam we wszystkim pomóc. Dolores generalnie wszystkim dedykowała, upewniała się, że Janie ma tam dobre warunki i tak dalej. I było to coś, przez co pewnie wielu młodych ludzi gdzieś tam spaliłoby się ze wstydu, gdyby w każdy weekend na przykład mama pojawiała się sprzątać im akademik, czy coś w tym stylu. Ale Janie to nie przeszkadzała. Zbywała to wszystko śmiechem, mówiła, że jej matka po prostu tak marzy, jest nadopiekuńcza. Ale to wszystko dlatego, że jest dobrym człowiekiem. Na krótko przed swoją śmiercią Janie rozpoczęła jednak nowy związek. Spotkała się z innym studentem, którego poznała na uniwersytecie, o imieniu Phil, który był od niej o 14 lat młodszy. Janie była najstarsza na swoim roku. Uczyła się, aby zostać dentystką. Miała 39 lat i to nie były jej pierwsze studia. Tak naprawdę jej trzecie. Dwa poprzednie kierunki ukończyła, miała zresztą doktorat. To nie było tak, że Janie nie mogła żadnych studiów skończyć, tak skakała z miejsca na miejsce. Rzeczywiście skończyła studia, miała doktorat, pracowała przez jakiś czas w Los Angeles jako logopeda, ale nie do końca była chyba z tego zadowolona i też gdzieś tam była takim niespokojnym duchem. Stale chciała próbować czegoś nowego i w końcu wylądowała z powrotem w Kentucky na studiach dentystycznych. I tak właśnie poznała Phila Pandolfiego, z którym zaczęła się spotykać. Przez jakiś czas był to nawet poważny związek. Nawet przedstawiła Phila Dolores. Chłopak spędził z nimi weekend w ich domu. I mimo, że Dolores była dla niego miła i Phil sądził, że zrobił dobre wrażenie i że wizyta poszła dobrze, to Dolores potem go obsmarowała swoim przyjaciółką. Nie podobało jej się, że był włoskiego pochodzenia, że pochodził z New Jersey, że był pewnie jakimś włoskim gangsterem, że gdy tam u nich przybywał, to ugotował dla nich spaghetti i że zapaskudził jej przy tym kuchnię, bo Dolores miała też obsesję na punkcie czystości. Nie wiem, czy już to wspomniałam. No ale tak, chłopak Janie wydawałby się być jakimś tam obiecującym, podejrzanym, ale został sprawdzony i był poza wszelkimi podejrzeniami. Niecałe dwa tygodnie wcześniej wyjechał do rodzinnego New Jersey, gdzie rozpoczynał letnie praktyki. I co ciekawe, Phil potem powie, że gdy spędził ten jeden weekend w domu Dolores, to sam dom go przeraził. Uważał, że panowała w nim nieprzyjemna, taka nieprzyjazna atmosfera. I że nawet obudził się w środku nocy z czymś, co z jego opisu brzmi jak jakiś atak lękowy albo atak paniki. I on też nie będzie jedynym, który powie, że dom Dolores miał jakąś taką nieprzyjemną atmosferę, czy że nawet był nawiedzony. Bo nie lubiła go również Helen, która ten dom czasem sprzątała.
godziła się w nim pracować tylko jeżeli ktoś jeszcze tam był, ponieważ nie chciała być tam sama. Również wielu policjantów później powie, że nie czuli się dobrze w tym domu i właśnie wielu z nich odmówi na przykład zostania w nim samym. Na przykład gdy pierwszej nocy po znalezieniu ciał zostawiono jednego policjanta tam na noc, aby obserwował, co się dzieje, obserwował, czy ktoś do tego domu się nie próbuje włamać, czy coś tam się nie dzieje, czy sprawca do niego nie wrócił, to na początku plan był taki, żeby ten mężczyzna po prostu został w środku w domu, na przykład siedział w salonie i oglądał telewizję całą noc, żeby po prostu ktoś tam był. Ale on odmówił, wolał całą noc spędzić w samochodzie przy ulicy. I ostatecznie najważniejszym, czy może najbardziej prawdopodobnym, podejrzanym i takim, którego policji zależało na tym, aby go wykluczyć jak najprędzej i z jak największą dokładnością, był Tom Lynch, syn Dolores i Chucka. Oni mieli dwójkę dzieci, starszą Janie, która właśnie zginęła, i młodszego Toma, który mieszkał wtedy w Albuquerque Key w Nowym Meksyku. Bo okazało się, i też chyba nie ma w tym niczego dziwnego, bo rodzice zwykle zostawiają swój majątek dzieciom, że Dolores właśnie zapisała swoją małą fortunę porówno Tomowi i Janie. Z tym, że to i Janie miała dostać jej dom, więc Janie zyskiwała trochę więcej. Ale teraz, gdy obie nie żyły, wszystko to przypadało Tomowi. Tom jako tako miał żelazne alibi, ponieważ ustalono na pewno, że przebywał wtedy w Nowym Meksyku, że przez ten czas między innymi pracował w klinice dentystycznej, którą założył razem z kilkoma znajomymi. Poza tym mieszkał tam ze swoją drugą żoną, Kathy. Dodatkowo w tamtym czasie odwiedzali ich synowie Toma z poprzedniego małżeństwa, Jim i John, którzy na stale mieszkali ze swoją matką, byłą żoną Toma, w Karolinie Północnej. Więc nie było możliwe, aby Tom tak nagle gdzieś tam zostawił swoją pracę, żonę i dzieci i poleciał do Kentucky, zabił matkę i wrócił tak, że nikt nawet nie zauważyłby jego obecności. No ale należało ustalić, czy nie wie o tym może czegoś więcej, czy może komuś tego nie zlecił na przykład. Tom oczywiście, gdy dowiedział się, co się stało, zostawił swoich synów pod opieką Kathy i poleciał od razu do Louisville. Miał 36 lat wtedy i był całkiem dobrze zarabiającym dentystą. Jedyne, co trochę ograniczało jego zdolności finansowe i gdzieś tam mocno ciążyło na jego finansach, no to oczywiście to, że musiał płacić co miesiąc alimenty na dzieci. Policjanci też dobrze go sprawdzili, jeszcze zanim Tom w ogóle zdążył dotrzeć do Kentucky i na spotkanie z nimi. Z tego, co ustalili, nie miał żadnych problemów z prawem, żadnych wyroków. I no jego jedynym problemem wtedy zdawała się być walka sądowa z byłą żoną o to, aby mieć więcej praw i móc więcej czasu spędzać ze swoimi synami. I gdzieś tam do policjantów dotarły też plotki, że Tom mógł być uzależniony od hazardu, a może nawet zamieszany w jakieś lewe interesy, ale dokładne sprawdzenie między innymi jego transakcji bankowych, jak i jakiś tam niewielki wywiad w Albuquerque utwierdziły policjantów w przekonaniu, że to były raczej jedynie plotki i nie było żadnych podstaw, żeby coś takiego podejrzewać. Innymi słowy, Tom miał zupełnie czyste konto. I Tom zeznał, iż istotnie zdziwił go brak telefonu od matki w tamtą niedzielę albo w poniedziałek. Bo oni w ten weekend, gdy Dolores i Janie zginęły, mówiąc oni, mam na myśli Kathy, Toma i chłopców, pojechali na ryby i pod namioty i wrócili dopiero późnym wieczorem w niedzielę. Dolores o tym wiedziała i zapowiadała, że do nich zadzwoni wieczorem, aby upewnić się, że wrócili bezpiecznie. Ona istotnie miała taki zwyczaj, że właśnie bardzo się tam o tego swojego syna w Nowym Meksyku martwiła. I gdy wiedziała, że gdzieś tam na przykład właśnie jadą na jakąś wycieczkę, czy gdzieś wychodzą i wracają późno do domu, to mimo, że była różnica czasu i ona była tam, nie wiem, czy godzinę, czy dwie do przodu, to nieważne jak długo musiałaby siedzieć po nocy, bardzo często czekała, aby otrzymać od nich telefon albo do nich zadzwonić i upewnić się, że są cali i zdrowi. Ale w tamtą niedzielę telefon nie zadzwonił. Tam ucieszył się nawet wtedy, ponieważ pomyślał, że mama po prostu poszła spać i może w końcu troszkę się gdzieś tam wyluzowała i przestała o wszystkich tak martwić. Sądził, że pewnie zadzwoni w poniedziałek, ale i w poniedziałek nie było telefonu. Uznał, że w końcu zadzwoni do niej we wtorek, ale nie zdążył,
bo wcześniej otrzymał telefon informujący go o jej śmierci. Tom również nie potrafił wskazać nikogo konkretnego, kto mógłby chcieć zabić jego matkę. Tak, jak wszyscy znał osoby, z którymi ona gdzieś tam wcześniej i później miała konflikt, ale nie do takiego stopnia, żeby chcieć ją zabić w taki sposób. I gdy o tym myślał, to wtedy nie mógł pomyśleć o żadnym innym motywie niż rabunek. Co oczywiście nie pasowało, ponieważ nic konkretnego z domu nie zostało skradzione. Tom Lynch zgodził się też poddać testowi wariografem. Pierwszy raz nie poszedł najlepiej. Tom był zmęczony i zestresowany, co w sumie też nie jest dziwne. I policjant przeprowadzający ten test powiedział, że wyniki nie nadają się z tego powodu do interpretacji. Niedługo później przeprowadzono więc następny test, ale znów z podobnym skutkiem. I dopiero przy trzecim podejściu, które miało miejsce jakiś miesiąc później, gdy może Tom już był troszkę spokojniejszy i zaakceptował, co się stało, wtedy Tom przeszedł test pomyślnie. Z tego powodu, jak i z kilku innych, w połowie sierpnia został ostatecznie wykluczony przez policję jako podejrzany. Pomimo, że później jeszcze kilku znajomych, Dolores i Janie, wciąż wierzyło, że to Tom musiał za tym stać. To Tom odziedziczył dom i pieniądze, więc to musiał być on. Do tych ludzi zaliczali się też m.in. właśnie były chłopak Janie, Phil Fandolfi, który później powiedział, że jakiś czas po śmierci Janie napisał do Toma list, wyrażając kondolencje, mówiąc, że był chłopakiem jego siostry, i prosząc o jakąś małą pamiątkę, jakąś małą rzecz po Janie, którą mógłby sobie zatrzymać, aby zawsze mu o niej przypominała. Ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi, co wziął gdzieś tam właśnie za dowód jakiejś bezduszności Toma. Inny podejrzany pojawił się 5 sierpnia, gdy pewna kobieta zadzwoniła na policję, mówiąc, że śledczy powinni przyjrzeć się jej chłopakowi, Jose Peracie. Jose był uciekinierem, uchodźcą z Kuby i pracował wtedy w stadninie koni w pobliżu domu Dolores. Podobno znał z widzenia Janie, czy może nawet znał ją trochę bliżej, ponieważ ta w tej stadninie często się pojawiała. A w dzień śmierci obu kobiet Jose miał wrócić do domu poplamiony krwią. Dodatkowo jego przyjaciel Alonso jeździł starym, zdezelowanym, żółtym samochodem. Właśnie takim, jaki ten rowerzysta widział zaparkowany przy drodze w momencie morderstwa. Obaj mężczyźni oczywiście więc zostali sprowadzeni na przesłuchanie i na badanie wariografem, ale obaj przeszli wszystko pomyślnie. I że policjanci w tej historii najwyraźniej raczej wariografowi ufają, to uznali ten wynik testu wariografem za wiarygodny i uznali to za dowód ich niewinności. Uwadze śledczych nie uszło też to, że Dolores w przeszłości nie miała najlepszej relacji z wtedy już nieżyjącym jej mężem Chuckiem. Chuck zmarł 18 miesięcy przed morderstwem Dolores, ale jeszcze gdy żył, kobieta wielokrotnie powtarzała, że nie może się doczekać, aż Chuck umrze. Tajemnicą nie było też to, że małżonkowie, mimo że od lat żyli razem w jednym domu, to żyli w sumie osobno. Każdy z nich zajmowało pokój w dwóch najbardziej oddalonych od siebie częściach domu. Nie robili wiele razem, nie chadzali razem na żadne przyjęcia na przykład, a jeżeli gdzieś wychodzili, na przykład na jakieś przyjęcie w pracy Chucka, on był księgowym i pracował tam na dosyć wysokim stanowisku w jakiejś firmie, no to Dolores często gdzieś tam naśmiewała się z męża przy ludziach, szydziła z niego, no zdecydowanie nie był to najzdrowszy związek. A pod koniec życia Chuck zaczął pić coraz więcej alkoholu. Dolores odpowiadała wtedy wszystkim, że jej mąż jest alkoholikiem. W 1980 roku Chuck Lynch przeszedł na emeryturę, co znów rozścieczyło Dolores, ponieważ teraz musiała tolerować męża przez cały czas w domu. Na wszystko narzekała, krytykowała wszystko, co Chuck robił. A ten też nigdy nie miał odwagi, może i siły, kto wie, aby się jej postawić. Niektórych ludzi potem nawet Chuck przepraszał za zachowanie żony, gdy tej akurat nie było w zasięgu słuchu. Tłumaczył, że Dolores jest dobrym człowiekiem, a on na to traktowanie sobie zasłużył. Czym dokładnie, nie wiadomo.
czy chodziło o ten alkoholizm, czy o coś innego, ten sekret chyba rodzina zabrała ze sobą do grobu. A w roku 1982 Chuck Lynch zaczął czuć się coraz gorzej. Wylądował nawet w szpitalu, gdzie powiedziano mu, że musi odstawić zupełnie alkohol, ponieważ powoli go to zabija. Dolores podobno ani razu nie odwiedziła męża w szpitalu. Tego samego roku, 5 listopada, wieczorem Dolores zrobiła mężowi kolację. Wiemy o tym, ponieważ jakiś czas przed tym, około 16:30, rozmawiała przez telefon z przyjaciółką. Na koniec powiedziała, że musi już iść, ponieważ robi kolację czy obiad dla Chucka, zieloną fasolkę i jajecznicę. Dolores była też znana właśnie z gotowania takich dziwacznych, ohydnych kombinacji dla swojego męża. Często gotowała po prostu to, co akurat tam było w lodówce i nie przejmowała się tym, czy to smakuje, czy to dobrze wygląda. Karmiła go byle czym. Często podobno też kupowała mu na przykład na obiad różne tam gotowce, mrożonki, a dla swoich dwóch psów na przykład kupowała często wołowiny najlepszej jakości. Ale tak czy inaczej, 5 listopada Dolores rozłączyła się, poszła robić tę kolację, a jakieś 2 godziny później zadzwoniła podobnie do tej samej przyjaciółki. Chuck chyba nie żyje. Leży na podłodze i nie rusza się. Nie mogę wyczuć pulsu, powiedziała. Przyjaciółka pogoniła ją, aby wezwała karetkę, a nie dzwoniła do niej. Sanitariusze przyjechali, przyjechał lekarz i ze względu na wcześniejsze problemy Chucka ze zdrowiem, na jego historię choroby alkoholowej, lekarze uznali jego śmierć za naturalną. Zawał serca, orzekli. Nigdy też z tego powodu więc nie było żadnej autopsji na przykład. Ale wielu osobom, wielu ich znajomym gdzieś tam tu i tam przewinęło się przez myśl, że gdyby Dolores chciała, równie dobrze mogła wtedy otruć męża. Niektórzy uważają, że może i właśnie otruła. Zwłaszcza, że podobno ani ona, ani jej córka Janie nigdy nie okazały żadnych większych emocji związanych ze śmiercią Chucka. Żadna z nich nie była widziana jakoś szczególnie płacząca czy w jakiejś szczególnej żałobie. No ale autopsji nigdy nie było. Oficjalnie Chuck zmarł oczywiście z przyczyn naturalnych, to są wszystko plotki. Więc jeżeli Dolores zabiła męża, no to uszło jej to na sucho. Chuck oczywiście zmarł przed Dolores, więc nie możemy zakładać, że to on ją zabił. Ale policjanci nawet gdzieś tam w desperacji rozważali taką hipotezę, że Chuck Lynch mógł zlecić zabójstwo żony jeszcze za swojego życia wcześniej. I celowo zlecił je tak, aby doszło do niego na przykład, nie wiem, tam 2 lata po tym, gdy je zlecił, czy coś w tym stylu. Opłacił wtedy kogoś, no i ta osoba miała zaczekać 2 lata, aby gdzieś tam odsunąć od Chucka podejrzenia. Bo jeżeli na przykład policja sprawdziłaby jego stan konta i analizowaliby ostatnie transakcje, no to nie znaleźliby żadnych na przykład większych transakcji przed jego śmiercią, więc co mogłoby sugerować, że nikogo nie wynajął, ponieważ on w taki cwany sposób zrobiłby to już wcześniej. No ale poniekąd gdzieś tam Dolores w pewnym sensie go ubiegła, ponieważ to ona na przykład zabiła go pierwsza. To jest znów hipoteza. I Chuck zginął, zanim zginęła Dolores, ale ta ostatecznie również została zamordowana, ponieważ do transakcji doszło już wcześniej. Historia to była jedyna w swoim rodzaju, gdyby była prawdziwa. Czyli to małżonkowie tak nawzajem się zabijają. No ale fakt, że policjanci istotnie rozważali taką opcję, chyba gdzieś tam właśnie sugeruje to, jak zdesperowani byli w pewnym momencie. Ponieważ niestety bazowali jedynie głównie właśnie na takich hipotezach i niczym niepotwierdzonych wskazówkach. Więc śledztwo w końcu przestało posuwać się do przodu. I ostatecznie na prawie rok utknęło w martwym punkcie. Ale to się zmieniło w maju następnego roku, 1985. Bo wtedy, pewnego wieczoru, mężczyzna nazwiskiem Rob Newsom zaczął się martwić, że jego rodzice nie wrócili jeszcze do domu. Rob mieszkał w tamtym czasie razem ze swoją żoną Alice i ich dziećmi w mieście Greensboro w Karolinie Północnej i z powodu kilku wcześniejszych problemów rodzina Roba mieszkała właśnie razem z jego rodzicami, Florence i Bobem Newsonami. Ale to się wkrótce miało zmienić, ponieważ jego rodzice planowali w niedalekiej przyszłości przeprowadzić się i zamieszkać z jego babcią, matką Boba, 85-letnią wtedy Hattie,
na którą wszyscy w rodzinie mówili po prostu Nana. Nana mieszkała na obrzeżach sąsiedniego miasta, Winston-Salem, kilkadziesiąt kilometrów dalej. I właśnie w tamten weekend, 18 i 19 maja, Bob i Florence byli z taką dwudniową wizytą u Nany. Ze względu na jej wiek, oczywiście rodzina martwiła się o nią, ponieważ Nana mieszkała sama w dużym domu, no i nie chcieli jej po prostu zostawiać samej w takim wieku i zaplanowali, że wprowadzą się tam do niej. Ale w tamten weekend byli tam tylko z taką wizytą, planowali tam trochę posprzątać, przeorganizować rzeczy i tak dalej. No i w niedzielę, popołudniem czy wczesnym wieczorem, planowali wrócić do domu, do Greensboro. I mieli wrócić wczesnym wieczorem i jednocześnie po drodze mieli odebrać swoją wnuczkę, jedną z córek Roba i Alice o imieniu Paige, która wtedy była tam z wizytą u rodziców Alice, u innej rodziny. Oni akurat też mieszkali w Winston-Salem, więc po prostu przy okazji mieli ją odebrać i z nią przyjechać. Ale robiło się coraz później, a po Florence i po Bobie nie było śladu. Rodzina Alice zadzwoniła też, że nie odebrali jeszcze Paige, mimo że mówili, że odbiorą ją około 17. W domu Nany nikt nie odbierał telefonu. W końcu rodzice Alice zaproponowali, aby zadzwonić do ich wspólnych znajomych, którzy mieszkali zaledwie kilka przecznic od domu Nany. Może oni mogliby podjechać do jej domu i zobaczyć, czy ktoś tam jest i czy wszystko w porządku. Ci znajomi, Homer i Kathy Sutton, pojawili się pod domem Nany około 22:20. Na podjeździe zobaczyli trzy samochody. Jeden należący do Boba i do Florence i dwa należące do Nany. Zdecydowali się wejść do domu tylnymi drzwiami, tak jak robili to wszyscy członkowie rodziny i znajomi. A tam odkryli, że szyba w drzwiach jest wybita. Wszędzie wokół leżało szkło. Przez okno próbowali dojrzeć coś w środku. Zobaczyli włączony telewizor, włączone światła, a na kanapie zobaczyli Nanę, która leżała w bezruchu. Na podłodze przed telewizorem leżała Florence, również w bezruchu. Wokół niej na podłodze znajdowała się duża ciemna plama, jakby plama krwi. Nigdzie nie było widać Boba. Homer i Kathy, przerażeni, chyba też nie do końca rozumiejąc, co się stało i co zobaczyli, przypuszczam też będąc w szoku, wycofali się. Wsiedli do swojego samochodu i pojechali do kolejnego najbliższego domu. Gdy drzwi otworzył im mężczyzna nazwiskiem Pham Brownlee, uderzyło go od razu, jak blade i przerażone były ich twarze. Oboje zaczęli mówić, bardzo szybko i nieskładnie, że coś złego stało się u sąsiadów, że leżą przy włączonym telewizorze i że się nie ruszają. I gdy Pham i jego żona Mary zaczęli dzwonić na 911, to sądzili, że może mieszkańcy tego domu obok po prostu zasnęli i nie dają się obudzić, albo w najgorszym razie doszło do wycieku gazu na przykład. I z powodu tych niejasnych informacji, tego niejasnego telefonu, policjanci jako siebie nie spieszyli się na miejsce. Pham Brownlee poszedł nawet z sutonami przed dom, aby zaczekać na policję i na karetkę, no ale upłynęło 10 minut, upłynęło 15 minut, a po żadnej pomocy nie było śladu. W końcu dołączył do nich kolejny sąsiad, zaciekawiony tym całym zamieszaniem i ostatecznie w takiej grupie wszyscy postanowili jeszcze raz spróbować wyjść do domu i ustalić, co się stało. Dopiero wtedy stało się istotnie jasne, że Florence i Hattie nie żyją. Nigdzie nie było widać Boba, ale przypuszczano, że i on musiał znajdować się gdzieś w domu. Znów była taka opcja, że to Bob zabił żonę i matkę i gdzieś uciekł albo gdzieś ukrywał się w domu. Dlatego nikt nie chciał też wejść do środka, mimo że nie uważano, że Bob byłby typem człowieka, który miałby coś takiego zrobić. I od razu bardziej prawdopodobne wydawało się to, że po prostu Bob również leży gdzieś nieżywy w domu. I to dopiero wtedy Pham Brownlee poleciał z powrotem do swojego domu, wykonał kolejny, trzeci już tej nocy telefon na policję i dopiero wtedy, gdy powiedział dosadnie, że ludzie w domu obok nie żyją i wyglądają jakby zostali zastrzeleni, to w końcu po ponad 40 minutach zaczęli pojawiać się pierwsi policjanci.
Wszyscy obecni tam wtedy świadkowie zapamiętali również, że ci pierwsi policjanci nie byli wyraźnie doświadczeni w takich sytuacjach, bo wchodzili i wychodzili z domu, każdy chciał z ciekawości rzucić okiem na ciała. A wchodząc, dotykali i przesuwali różne przedmioty, możliwie zacierając ważne ślady. Ciało Boba, wcześniej niewidoczne, zostało znalezione istotnie w środku domu, w przedpokoju. Trochę tak, może jakby Bob próbował się ratować, może dobiec do drzwi. Sprawca strzelił do niego wielokrotnie. 3 razy trafiając go w brzuch, raz w ramię z bliskiej odległości i raz w tył głowy. U stóp Boba w dywanie wypalona była dziura. Ktoś rozpalił ognisko na środku przedpokoju, używając do tego starych gazet, jakby w nadziei na spalenie domu. Ale ogień zgasł, zanim zdążył się to rozprzestrzenić. Ciało Florence leżało na środku salonu, przed telewizorem, a wokół niej kałuża zeschniętej krwi. Jak później wykaże sekcja, gardło Florence zostało podcięte. Zadano też jej kilka płytszych ciosów nożem w plecy i w ramiona. Ale jakby martwiąc się, że Florence może wciąż przeżyć, sprawca również postrzelił ją w głowę z bliskiej odległości oraz w plecy. Ktoś usiłował, bezskutecznie wprawdzie, zdjąć z jej palca obrączkę, łamiąc przy tym palec. Zdołał za to zabrać pierścionek zaręczynowy z diamentem. Nana, czy też Hattie Newson, została postrzelona 3 razy w głowę. Leżała na sofie, z rękami splecionymi pod brodą. Na początku założono, że Hattie, widząc, co się dzieje, zaczęła się modlić i że w takiej pozycji właśnie zginęła. Ale autopsja podobno wykazała, że w takiej pozycji została ułożona już po śmierci. Oszacowano, że wszyscy zginęli noc wcześniej. Wieczór wcześniej mieli gości, starych znajomych, którzy zostawili ich samych, opuścili ich dom gdzieś około 21.30. Więc przypuszczano, że gdzieś pomiędzy właśnie 21.30 a północą doszło do ataku. Cała sprawa wydała się niezwykle dziwna. Z jednej strony sprawca ukradł drogi pierścionek Florence. Podjął też dużo trudu, aby zabrać jej obrączkę, ale mimo to nie ruszył nawet gotówki i innych kosztowności, które też leżały na widoku. Sprawa z jednej strony wyglądała trochę na egzekucję, może poza atakiem na Florence, ponieważ z jakiegoś powodu to na niej z morderca skupił się najmocniej. Gdy na miejscu zaczęli pojawiać się kolejni sąsiedzi oraz bliscy Hattie i Newsomów, pojawił się oczywiście również syn Florence i Boba, Rob, który to od kilku godzin oczekiwał wieści o tym, co stało się z jego rodzicami. Gdy był przesłuchiwany przez policję jeszcze tej samej nocy, to zapytano go oczywiście, czy zna kogoś, kto mógłby chcieć zabić jego rodziców albo jego babcię. Bob powiedział, że nie wie o nikim. Ale zapytany, czy w ostatnim czasie może wydarzyło się coś dziwnego, coś wartego uwagi, odpowiedział od razu. W ubiegłym roku eks-teściowa i eks-szwagierka mojej siostry Suzy zostały zamordowane w Kentucky. I o kogo tutaj chodzi? Mam wrażenie, że może się tutaj przydać jakieś drzewo genealogiczne rodziny. Bob Newson mówi o swojej siostrze Suzy Lynch, córce Florence i Boba oraz byłej żonie Toma Lyncha, syna Dolores. I zagłębmy się trochę w tę historię teraz. Mówimy o Suzy Newsom, ale ona sama często mówiła o sobie Suzy Sharp. Używała nazwiska swojej matki, a nie swego ojca, ponieważ nazwisko matki było w Karolinie Północnej dosyć znane i przez wielu poważane. Jej mama Florence pochodziła z domu wielodzietnego, ale prawie każdy z jej rodzeństwa osiągnęło coś wielkiego. Najsłynniejsza jest chyba Susan Sharp, po której Suzy zresztą otrzymała imię. Jej ciotka Susan skończyła prawo i stała się pierwszą w historii Karoliny Północnej kobietą wybraną na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego Karoliny Północnej. A w 1975 roku została bodajże przez magazyn The Times uhonorowana tytułem Człowieka Roku. Więc no, dla rodziny był to powód do dumy,
jak i sama Suzy ze swojej ciotki imienniczki była właśnie niezwykle dumna. Z tego też powodu obie bardzo się zaprzyjaźniły. Młodsza Suzy mówiła na starszą Suzy Susu i tak się zwykle przyjęła. Była młodsza Suzy, ją też czasem nazywano Suzy Q. A starsza Suzy, jej ciotka, była Susu. I to Susu właśnie zawsze wspierała we wszystkim swoim siostrzenicę i często trzymała jej stronę. I Suzy Sharp podobno była dzieckiem, na które wszyscy, w szczególności rodzice, od zawsze bardzo dmuchali i chuchali. Ponieważ jako dziecko Suzy najprawdopodobniej zataziło się polio, z tego co pamiętam, to też właśnie jej dzieciństwo przypada na czasy, kiedy panowała prawdziwa epidemia tej choroby. Zataziła się prawdopodobnie od swojej kuzynki, z którą się bawiła i u której to właśnie zostało później zdiagnozowane. Mówię, że zostało to prawdopodobnie zdiagnozowane u Suzy, ponieważ diagnozę postawił jej wujek, dr Fryderyk Klenner, który był mężem jednej z wielu sióstr jej matki, Florence. Siostra ta miała na imię Annie Hill. I o nim potem jeszcze będzie więcej, ale praktyki doktora Klenera były dla wielu, może trochę podejrzane, może trochę wątpliwe, ponieważ on odrzucał większość osiągnięć tradycyjnej medycyny i praktykował coś, co pewnie niektórzy teraz nazwaliby medycyną alternatywną, ale dla niektórych również było to zwykłe znachorstwo albo szarlatanizm. Także doktor Klenner zdiagnozował u Suzy polio, po czym powiedział, że ją uleczy i uleczył ją zastrzykami z wysokim stężeniem witaminy C. I czy Suzy istotnie miała polio? Podobno nawet do końca nie wiadomo, ponieważ nigdy nie skonsultowano tego z innym lekarzem. No ale może te zastrzyki coś zrobiły, ponieważ Suzy istotnie wyzdrowiała i w dorosłości miała się dobrze. A więc uleczenie Suzy, to, że Suzy żyje, przypisywano właśnie doktorowi Klenerowi, któremu to oczywiście rodzina była też za to wdzięczna. Pomimo, że na początku, gdy Annie Hill Sharp wychodziła za doktora Klenera, to reszta rodziny była podobno mocno oburzona, bo to na tamte czasy było takie trochę mezaliansowe małżeństwo, ponieważ doktor Klener był zatwardziałym, mocno wierzącym i praktykującym katolikiem. Coś, czego rodzina Sharp, w głównej mierze protestanci, nie tolerowała zupełnie. Ale z biegiem czasu gdzieś tam te różnice się zatarły, przestało to być dla nich aż tak ważne. W szczególności, że rzeczywiście doktor Klener zdawał się tam mieć jakieś osiągnięcia, no ale mimo to Annie Hill i jej mąż i jej rodzina gdzieś tam na zawsze troszkę pozostali w tej dużej rodzinie na uboczu do końca, gdzieś tam jednak byli takimi outsiderami, powiedzmy. Ale tak, problemy ze zdrowiem Suzy od dziecka spowodowały, że ona od zawsze była oczkiem w głowie wszystkich. Niezwykle nią uważano. Florence i Bob utrzymywali dom w sterylnej czystości po prostu. Bali się wszelkich wirusów, wszelkich infekcji. Uważali, że wszystko może być niezwykle niebezpieczne dla Suzy. Dom praktycznie codziennie sprzątali, dezynfekowali itd. I może też właśnie to jest z tego powodu. Dziewczynka wyrosła na osobę raczej spokojną, która przynajmniej na początku była spokojna, wolała zostawać w domu niż gdzieś wychodzić. Jej ulubionym zajęciem było czytanie, w szczególności o historii i o antropologii. Mało co interesowały ją zabawy z rówieśnikami na przykład. Jako dziecko zafascynowała ją też brytyjska rodzina królewska. Uwielbiała o nich czytać, zbierała zdjęcia, książki o nich. Co roku nawet obchodziła urodziny królowej itd. I zainteresowanie to ciągnęło się za nią aż do wieku nastoletniego, czy nawet do dorosłości. I wiele osób później uważało, że dziewczyna tak interesowała się tą tematyką, tą rodziną królewską, ponieważ sama siebie z jakiegoś powodu postrzegała za kogoś z wyższych sfer. Odzwierciedlało to się też mocno w jej kontaktach z rówieśnikami i w jej zainteresowaniach. Suzy nigdy jakoś szczególnie nie czuła presji, nie chciała jeździć z kolegami i z koleżankami do kina, na jakieś imprezy. Wolała zamiast tego na przykład chodzić do teatru na poważne sztuki. Nie lubiła jakże popularnego wtedy rock'n'rolla. Wolała muzykę klasyczną. Wolała czytać niż chodzić na imprezy itd.
Niektórzy uważali ją za po prostu inteligentną i dojrzałą, a inni za zwyczajną, nudną snopkę. Będąc na studiach, a Suzy poszła właśnie do drugiego prywatnego koledżu w Charlotte, poznała tam innego studenta, 2 lata młodszego od siebie, Toma Lyncha. Nikt nigdy nie sądził, że para jakoś szczególnie do siebie pasowała. Nie dzielili podobnych zainteresowań, nic z tych rzeczy, ale po studiach pobrali się. Rodzina Suzy na początku nie miała żadnego zdania o Tomie. Był takim zwyczajnym, cichym człowiekiem, ale z czasem go polubili. Inaczej sprawa miała się z drugą stroną, bo jeżeli chodzi o rodzinę Toma, to Suzy jakoś tam dogadała się z Chuckiem, jakoś tam dogadała się z siostrą Toma, Janie. Ale jak już możecie się domyślać po tym, co wam powiedziałam na początku o Dolores Lynch, to może zgadniecie, że no, obie kobiety od razu zapałały do siebie niechęcią. W sumie mało powiedziane niechęcią. Niektórzy uważają, że to dlatego, że obie były tak naprawdę tak podobne do siebie. Obie pewne siebie, lubiące wszystko i wszystkich kontrolować i nieskłonne do kompromisu. Suzy i Tom pobrali się w roku 1970. Wesele nie odbyło się bez kilku mniejszych zakłóceń. Dolores podobno przez cały czas jeszcze gdzieś tam po cichu na boku nagabywała Toma, mówiąc mu, że jeszcze nie jest za późno się wycofać, że ona jeszcze pozwoli mu z tego kościoła uciec. A Suzy prawie wyrzuciła z wesela swoją przyszłą szwagierkę, Janie, która zresztą była jej duchną, ponieważ Suzy nagle zauważyła, że sukienka Jamie jest pomięta. Wszystko jednak odbyło się zgodnie z planem i mimo, że na zdjęciach z wesela, jakże słynnych zdjęciach, wszyscy wyglądają na szczęśliwych, to podobno momentami atmosfera, w szczególności właśnie pomiędzy teściową i synową, była raczej napięta. Po ślubie sytuacja wcale się nie poprawiła. Suzy dalej narzekała na swoją teściową. Często opowiadała znajomym, członkom rodziny o tym, że Dolores jest złośliwa, że zawsze działa na jej szkodę, że próbuje ingerować i kontrolować ją i Toma, a Dolores znów narzekała na swoją synową, że jest rozpieszczona, że zadziera nosa, że uważa, że jest z jakiejś rodziny królewskiej i że owinęła sobie jej syna wokół palca i tak dalej. 4 lata po ich ślubie Suzy zeszła w ciążę i urodziła pierwsze dziecko pary. Chłopca, któremu dano na imię John. 2 lata później na świat przyszedł ich drugi syn, Jim. Jakiś czas później Tom wpadł na pomysł. Miał kilku znajomych w Nowym Meksyku, którzy byli otwarci na otworzenie z nim wspólnej praktyki dentystycznej, ponieważ Tom właśnie dentystyczną szkołę skończył, był lekarzem dentystą i słyszał dużo dobrego o tym, że na zachodzie się lepiej żyje niż w Karolinie Północnej, że jest tam fajny, taki bardziej wyluzowany styl życia. No i gdzieś tam jednak te kwestie finansowe go zachęcały. I istotnie wszystko się tak ułożyło, że ostatecznie Tom przeprowadził swoją rodzinę do Albuquerque w Meksyku. Po 6 miesiącach pobytu tam kupili ładny, średniej wielkości dom w stylu, to się chyba mówi Pueblo, z tego co pamiętam, przepraszam, miałam sprawdzić, już teraz zapomniałam. Dom ten znajdował się przy 3121 La Mancha Drive. Niewielka klinika dentystyczna Toma i jego wspólników radziła sobie całkiem dobrze. Tom zaczął w Albuquerque nawiązywać nowe znajomości, odnajdywać się w nowym miejscu, w nowym klimacie, który też mu się podobał. Ale Suzy nie była zachwycona. Uważała Nowy Meksyk za miejsce niezwykle nudne, prostackie, pozbawione kultury. Po pierwsze, nikt tam nie wiedział, kim ona, Suzy Sharp, jest. W Karolinie Północnej jej imię było jako tako rozpoznawane, cieszyło się szacunkiem. A w Albuquerque nie było poza tym niczego imponującego. Uważała, że muzea i teatry są słabe. W mieście nawet nie było opery. A to były rozrywki, które właśnie Suzy interesowały. Mąż był świadom niezadowolenia żony i próbował jakąś ją rozerwać, zachęcić do tego, żeby jeździła z nimi na wycieczki. Może znaleźć coś, co jej się w Albuquerque spodoba. Chciał zabrać ją na ryby, pod namiot i tak dalej. No ale Suzy nie była zainteresowana. To był gdzieś tam od początku duży problem w ich związku. Nie dzielili zupełnie żadnych wspólnych zainteresowań. Wszystko to, co interesowało Suzy, co Suzy chciała robić, to nie rozumiał, uważał za nudne.
I na odwrót, Suzy uważała jego rozrywki za nudne i prostackie. W 1978 roku Suzy znalazła pracę w Albuquerque, zaczęła pracować w niewielkiej firmie produkującej reklamy telewizyjne. Radziła sobie podobno w pracy bardzo dobrze, zawsze była bardzo ambitna, nawet dostała tam jeden czy dwa awanse. Zaczęła też rozwijać jedno ze swoich wielu zainteresowań. Od jakiegoś czasu fascynowała ją kultura Dalekiego Wschodu. Znalazła nawet na lokalnym uniwersytecie studenta na wymianie z Tajwanu, który zaczął jej dawać korepetycje z języka mandaryńskiego. Suzy przewidywała, i słusznie w sumie, że Chiny w przyszłości staną się wielką potęgą ekonomiczną i uważała, że znajomość chińskiego może być przydatna w dalszej karierze. Długie godziny spędzała ćwicząc nowy język. Toma to na początku ucieszyło. Miał nadzieję, że może nowa praca, nauka wpłyną na Suzy pozytywnie, że w końcu przyzwyczai się i przekona do Albuquerque. Może i na Suzy dobrze wpłynęły, ale nie wpłynęły w ogóle na ich związek. Oboje wciąż oddalali się od siebie. Suzy coraz więcej zaczęła mówić o rozwodzie, o tym, że nie znosi Albuquerque, że nie widzi tam swojej przyszłości i że byłaby szczęśliwsza w domu, w Karolinie Północnej. W tym samym czasie niektórzy zaczynają zauważyć kilka niepokojących rzeczy. I nie wiem też, ile z tych rzeczy może gdzieś tam zostało do pewnego stopnia wyolbrzymionych w świetle późniejszych wydarzeń. I wrócimy do tego jeszcze potem, ale może już teraz muszę zauważyć, że to wszystko, co ja opowiadam, te wszystkie informacje pochodzą właśnie od osób w tę sprawę zamieszanych. I te osoby później poniekąd się podzieliły na takie dwa obozy właśnie. Osób, które znienawidziły Suzy, były przekonane o tym, że była złym skłonem do przemocy człowiekiem, ale byli też tacy, którzy jej bronili i uważali, że wiele rzeczy zostało wyolbrzymionych, między innymi przez jej byłego męża. Ale według książki Koszka krew, Jodego Bledsoe, wydanej pod koniec lat 80. gdzieś, u chłopców, w szczególności u Johna, zaczęto zauważać oznaki, że ktoś znęca się nad nim, używa wobec niego przemocy. Wiele osób zauważało też, że Suzy z jakiegoś powodu zawsze wolała i zawsze faworyzowała Jima, a starszym synem pomiatała. Według niektórych to dlatego, że John bardziej przypominał swojego ojca, którego Suzy zaczynała to coraz to bardziej nie znosić. Poza tym Suzy miała mieć obsesję na punkcie kontrolowania wszystkiego, w tym swoich dzieci. Więc jeżeli starszy John, biorąc pod uwagę to, że był w takim wieku, że miał tam kilka lat, i oczywiście wtedy dzieci stają się ciekawe świata, ciężko je kontrolować. Chodzą tu, tam, chcą wszystko wiedzieć, niekoniecznie słuchają się rodziców. No to Suzy nie mogła tego znieść i była wobec niego niezwykle surowa. I to John podobno był właśnie zawsze tym, który albo miał za coś karę, jakiś szlaban, zawsze coś zrobił źle. Poza tym Suzy stosowała wobec syna kary cielesne i były przypadki, w których nawet się z tym nie kryła. Teraz ich sąsiadka Irene zauważyła u Johna czerwony ślad na twarzy. Zapytała o to Suzy i ta, bez cienia żadnego zawstydzenia czy winy, odparła, że po prostu go uderzyła. Że uderzyła go tak mocno, że podobno aż przeleciał przez pokój, jak powiedziała. Innym razem Tom wrócił do domu z pracy i odkrył, że w ramię Johna zwisa pod dziwnym kątem. John wyjaśnił, że przewrócił się podczas zabawy, gdy był pod opieką opiekunki do dzieci w jej domu i skakał tam po łóżku. Ale ta znów zaprzeczyła, żeby pozwoliła chłopcu na coś takiego. Że miała dzieci na oku cały czas i żadne z nich nie miało dostępu do sypialni i zdecydowanie po żadnym łóżku tam nie skakało. Więc pochodzenie tego złamanego ramienia do końca pozostało niejasne. Później na ciele Johna wielokrotnie zauważono jeszcze śniaki, gdzie no z jednej strony można to wyjaśnić tym, że John był dzieckiem, a dzieci jak to dzieci bawią się, wywracają, obijają, to podobno u Johna te ślady były zauważone znacznie częściej niż u innych dzieci. Ale nie tylko u Johna pojawiały się jakieś podejrzane obrażenia. Wraz zarówno opiekunka, jak i Tom zauważyli u Jima tym razem wielkiego krwawego guza na głowie oraz siniaki na twarzy. Gdy opiekunka zgłosiła ten problem Suzy, mówiąc, że chłopca powinien zobaczyć lekarz, że powinien być zabrany do szpitala może, to ta powiedziała, że oczywiście od razu go zabierze do szpitala,
ale chyba tylko po to, aby tę opiekunkę jakoś zbyć, bo nigdy tego nie zrobiła. Dopiero Tom, gdy zobaczył, w jakim stanie jest Jim, zabrał go od razu do szpitala. Później okazało się, że chłopiec miał wstrząśnienie mózgu i musiał zostać w szpitalu na obserwacji. Suzy utrzymywała, że Jim nabił sobie te siniaki podczas zabawy, ale lekarze znów sugerowali Tomowi, że obrażenia wyglądały raczej na to, jakby ktoś pobił chłopca pięścią. Lekarze zasugerowali wtedy Tomowi, że ktoś chłopca bije i byli dosyć podejrzliwi w stosunku do obu rodziców, no ale sprawa jakoś to zeszła się po kościach. I Tom później powie, że niby gdzieś tam z tyłu głowy coś mu dzwoniło, że Suzy chyba stosuje przemoc wobec dzieci, ale z tego co wiem, to nigdy w końcu nie zdołał niczego z tym zrobić. Chyba nie zrobił, nie wiem. Bo niedługo później Suzy zabrała chłopców, mówiąc, że niby leci do Karoliny Północnej odwiedzić swoich rodziców, niby tylko na tydzień, ale po tym tygodniu zadzwoniła, że już nie wracają, zostają tam. Niedługo później rozpoczęła się między nimi długa sądowa batalia. Wpierw chodziło o rozwód i podział majątku, a potem też walka o opiekę nad dziećmi, o to, kto ile czasu będzie spędzał z Jimem i z Johnem, jakiej wysokości mają być alimenty i tak dalej. Był jednak podobno też moment jeszcze przed tym, gdy doszło do ich rozwodu, że Suzy wróciła na jakiś czas do Albuquerque, niby mówiąc, że wraca po resztę swoich rzeczy. Ale podobno po cichu gdzieś tam miała nadzieję, że Tom jeszcze poprosi ją o to, aby wróciła. Ale Tom nie poprosił. Zakończył tamten rozdział w życiu i był gotów ruszyć dalej. On chciał się ze swoją żoną rozwieść i zresztą niedługo później zaczął się spotykać ze swoją współpracownicą, Kathy Anderson. Ku wielkiemu rozczarowaniu jego matki podobno, bo Dolores była oczywiście w niebo wzięta, gdy się dowiedziała, że Suzy zostawiła Toma i że Tom i Suzy się rozwodzą. Sądziła, że w końcu będzie miała swojego syna dla siebie. Ale rozwód jeszcze nawet nie został sfinalizowany, a ten już jej tutaj wyskoczył z nową dziewczyną. A tymczasem w Karolinie Północnej Suzy nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Zamieszkała z rodzicami i zaczęła myśleć o tym, aby wrócić na studia. Znowu też znalazła studentkę na wymianie z Tajwanu i kontynuowała naukę mandaryńskiego. Dowiedziała się też o intensywnym, trwającym około rok kursie dla początkujących na Uniwersytecie w Tajpej. I zaczęła po cichu marzyć o wyjeździe na Tajwan. Na próbę wysłała swoje zgłoszenie na ten kurs i została przyjęta. Oświadczyła swojej rodzinie, że w takim razie wyjeżdża na Tajwan na rok. Jej rodzice, chcąc ją wspierać, oczywiście zaproponowali, że jeżeli tak, to oni przez ten czas zajmą się jej dziećmi, a Suzy niech jedzie i się uczy, jeżeli tak chce. Nie ma problemu. Ale Suzy nie miała zamiaru zostawiać chłopców w Stanach. Zabierała ich ze sobą, jechali wszyscy w trójkę na Tajwan i nawet nie było gadania. Pod koniec grudnia 1979 roku istotnie spakowali się i wyruszyli na Tajwan. A tam przy pomocy rodzin tych studentów, których poznała w Stanach, wynajęła dwa tanie pokoje w mieszkaniu dzielonym z jeszcze jedną osobą. Jeżeli myślicie, że Suzy, porywająca się na życie w kraju, o którym niewiele wiedziała i którego język ledwie znała, z dwoma małymi dziećmi, jeżeli myślicie, że ten pomysł był mocno odważny, to chyba macie rację. Na początku było im trudno. Mieszkali w dzielnicy nieprzywykłej do obcokrajowców, gdzie na początku byli taką małą sensacją. Poza tym Suzy musiała ostro tyrać, powiedzmy, aby jakoś tam wszystko pogodzić i połączyć koniec z końcem. Co dzień wstawała o 6 rano, przygotowywała chłopców na ich dzień w przedszkolu, po czym pędziła do pracy, którą tam znalazła. Przez kilka godzin codziennie dawała korepetycje i uczyła angielskiego. A stamtąd spędziła prosto, czasem ledwie mając czas, na zajęcia z mandaryńskiego na uniwersytecie. Wracała wieczorem do domu, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy autobus szkolny odwoził chłopców pod dom. A wtedy musiała jeszcze myśleć o zrobieniu zakupów, ugotowaniu obiadu, posprzątaniu, położyć chłopców spać i wziąć się za naukę i odrabianie zadań domowych. A potem iść spać i znowu wstawać, skoro świt. Chłopcy radzili sobie tam w sumie chyba znacznie lepiej niż ona, jak to dzieci.
łapali nowy język w lot i zaczynali już nawiązywać nowe przyjaźnie w przedszkolu. Zaczynali coś tam rozumieć, zaczynali im coś tam mówić i nawet się chyba jakoś dostosowali, mimo że w swoim przedszkolu byli jedynymi obcokrajowcami. Jeżeli Suzy wtedy biła synów lub znęcała się nad nimi w jakikolwiek sposób, to nic o tym nie wiadomo. W listach, jakie Suzy wysyłała wtedy do domu i z jej osobistych zapisków, można wywnioskować, że mimo iż chciała się uczyć języka chińskiego, wiązała z nim swoją przyszłość, to nie miała za grosz poszanowania dla innej kultury. Była zdegustowana tym, że z braku pieniędzy na lepsze mieszkanie musi dzielić kuchnię i łazienkę z jeszcze jedną osobą, i to z Chinką. Nie podobały też jej się inne zwyczaje, to, że nie wszystko, a w sumie większość rzeczy nie była tam taka jak w Ameryce. Trzeba też pamiętać, że pod koniec lat 70. to oczywiście jeszcze nie były czasy, kiedy Tajwan był taką potęgą ekonomiczną, jednym z azjatyckich tygrysów, tak jak jest teraz. Był wtedy uznawany za tak zwany kraj trzeciego świata przez Amerykanów, więc no oczywiście jeżeli Suzy chciałaby żyć w takim miejscu, no to musiałaby się do wielu rzeczy przyzwyczaić, do wielu rzeczy przystosować. Ale Suzy chyba nie miała zamiaru tego robić. Przynajmniej tak wnioskuję z tego, co wiadomo o jej czasie na Tajwanie. Można odnieść wrażenie, że Suzy raczej oczekiwała, że cały Tajwan dostosuje się do niej. 2 miesiące po ich przyjeździe Jim zachorował na zapalenie oskrzeli, zarażając tym później i brata, i mamę. Stan Jima w pewnym momencie stał się tak poważny, że Suzy musiała zabrać go do szpitala, gdzie Jim został przyjęty na obserwację. Ona i John spędzili razem z nim noc w szpitalu. Ale Suzy była rozczarowana brudem i warunkami, jakie zobaczyła w szpitalu. Następnego ranka pokłóciła się ostro z pracownikami szpitala, ponieważ Suzy zatkała toaletę. W wielu krajach azjatyckich jest taki zwyczaj, że nie wrzuca się papieru toaletowego do toalety bezpośrednio, ponieważ rury są podobno wąskie i łatwo się zatykają. Zamiast tego po prostu papier wrzuca się do kosza na śmieci, który jest do tego przystosowany i zawsze stoi obok toalety. Coś, o czym Suzy podobno była już wcześniej poinformowana i o czym powinna była wiedzieć, ale za nic w świecie nie chciała tego robić i była tym absolutnie obrzydzona. I w efekcie zatkała im toaletę w szpitalu. I oburzyło ją, gdy personel próbował jej wytłumaczyć, co źle zrobiła i dlaczego i tak dalej. Suzy to utrudziło okropnie, zabrała dzieci ze szpitala i wrócili do domu, dalej chorzy. I takich i podobnych, nazwijmy je, przygód Suzy na Tajwanie było właśnie jeszcze kilka. I wszystkie te problemy, zwłaszcza nieobecność w szkole z powodu choroby i pobyt w szpitalu, spowodowały, że Suzy była mocno do tyłu z materiałem na zajęciach i zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie go już nadgonić. Ostatecznie po pół roku pobytu na Tajwanie zrezygnowała ze szkoły, zrezygnowała z pracy i zdecydowała, że wraca z dziećmi do Ameryki. Może spróbuje raz jeszcze innym razem. Dzięki listom, których wtedy dużo pisała do rodziny, mamy jakiś taki wgląd w to, jak sobie radziła, co myślała i tak dalej. I generalnie większość tych historii to są właśnie chyba takie historie Amerykanki wychowanej w dobrym, bogatym domu, która nagle przyjechała do biedniejszego kraju i zrobiła zdziwioną twarz Pikachu, że poziom życia jest tam inny i że co gorsza ludzie jeszcze nie chcą się do niej dostosować. I może te jej przygody na Tajwanie nie mają aż takiego wpływu na resztę historii, ale osobiście uznałam je za bardzo ciekawe i uznałam, że też jest to taki ciekawy przykład tego, jaką osobą była Suzy. I uznałam, że i tą anegdotkę włączę tutaj do tego podcastu. Wierzcie mi i bądźcie cierpliwi, bo ta historia powoli, powoli układa nam się teraz tutaj w całość. Bo to również pod koniec pobytu na Tajwanie miało miejsce coś, co mogło być taką pierwszą oznaką tego, że Suzy zaczyna się źle dziać. Bo pod sam koniec zaczęła dzwonić do Stanów z kilkoma dziwacznymi historiami, które wtedy jednak jej rodzina zbyła jako taką jej zbyt wybujałą wyobraźnię, no ale potem zdali sobie sprawę, że to właśnie mogły być pierwsze oznaki jakichś poważniejszych problemów psychicznych. Bo Suzy dzwoniła i opowiadała im, że jest śledzona, że ciągle widzi dwóch agentów, którzy ją śledzą i obserwują. Uważała nawet, że do mieszkania obok wprowadził się ktoś, kto ma za zadanie ją obserwować.
ponieważ rząd chiński czy tajwański podejrzewa, że Suzy jest amerykańskim szpiegiem. W czerwcu ostatecznie Suzy wróciła do Stanów i mimo, że w przyszłości będzie gdzieś tam po trochu kontynuować naukę mandaryńskiego i wciąż mówić o powrocie na Tajwan, tym razem będąc lepiej przygotowaną i spróbować jeszcze raz skończyć ten kurs, to nigdy niestety nie dojdzie to do skutku. Suzy wtedy wprowadziła się z powrotem do rodziców i zapisała na studia w Karolinie Północnej. Jako swój kolejny kierunek wybrała antropologię. Była jednak dosyć słaba i często chorowała. Jej rodzina, bojąc się, że Suzy złapała może jakąś tajemniczą, egzotyczną chorobę, poleciła jej, aby poszła na konsultację z doktorem Fredem Klenarem, mężem jej ciotki, tym, który wcześniej wyleczył ją z polio. Doktor Klener zdiagnozował u Suzy ciężką chorobę. Stwardnienie rozsiane. Czy prawda to, czy nie, nie wiadomo. Bo z tego, co mi wiadomo, Suzy nigdy nie poszła po drugą diagnozę. I problem w tym, że doktor Klener był, no cóż, lekarzem specyficznym. Jeszcze dziś można przeczytać o jego pracach naukowych, o jego badaniach nad tym, że dużymi dawkami witamin, w szczególności witaminą C, można leczyć wiele schorzeń, właśnie między innymi stwardnienie rozsiane. Tylko że problem w tym, przynajmniej na podstawie tego, co przeczytałam w książce Gorzka krew. Doktor Klener miał tendencję do diagnozowania stwardnienia rozsianego u prawie że wszystkich swoich pacjentów. Bo nie tylko zdiagnozował to u Suzy, zdiagnozował to później też u swojego syna i tak dalej. Wiele pacjentów, którzy do niego przychodzili, nagle właśnie mieli stwardnienie rozsiane. No ale tak, doktor Klender zapowiedział Suzy, żeby się nie martwiła, że jest w dobrych rękach, i zapowiedział jej, że mimo, że jest to choroba ciężka, nieuleczalna, to on wie, jak ją z niej zupełnie wyleczyć. Suzy zaczęła przychodzić do niego co tydzień na zastrzyki witaminowe, w szczególności z witaminy C. Później zaczęły dochodzić też inne witaminy. To z tej witaminy C podobno doktor Klener jest tak znany. I to on właśnie podobno rozpoczął to do dziś trwające w niektórych kręgach szaleństwo na witaminę C i na to, że witamina C potrafi wiele uleczyć. Gdy sobie wygooglowałam jego nazwisko, to nawet w przeciągu właśnie ostatnich lat znalazłam kilka artykułów cytujących jego badania i sugerujących, że koronawirusa właśnie można leczyć dużymi dawkami witaminy C. Więc te jego odkrycia, badania gdzieś tam i tu, i tam się przewijają. I nie jestem lekarzem, mogę być tutaj w błędzie, ale na podstawie tego, co na chwilę obecną o doktorze Klenerze przeczytałam, to był on albo oszustem, albo do bycia tym oszustem było mu naprawdę blisko. I biorąc to pod uwagę, to w zasadzie niezwykle ciekawe, że jego badania, mimo tego, co o nim wiemy, do dziś są cytowane i brane pod uwagę. No ale tak, doktor Klenner uważał podobno, że nie można przedawkować witamin, że witamin możemy brać ile tylko chcemy, a że ich duże dawki mogą wręcz pomóc nam uleczyć wiele chorób. Jeżeli przyjmiemy tych witamin za dużo, to nasze nerki po prostu pozbędą się nadmiaru i nie będzie problemu. Była to rzecz, która wtedy bulwersowała wielu lekarzy. Byli tacy, którzy nawoływali właśnie do odebrania Klenerowi licencji. Było wielu lekarzy, wiele placówek, z którymi Klenner się pokłócił w przeszłości, no ale mimo wszystko w ciągu lat zdołał sobie zgromadzić takie całkiem sporo grono wiernych mu pacjentów, którzy zarzekali się o skuteczności jego niekonwencjonalnych metod. I właśnie jego najnowszą pacjentką, która również mu wierzyła, była Suzy Sharp. Poza tym też Suzy zaczęła chodzić na cotygodniowe sesje do psychologa, któremu podobno wydała się bardzo żywiołowa, pełna energii, może aż nazbyt pełna energii i wyraźnie żyjąca w wielkim stresie. Psycholog zauważył, że kobieta próbowała obsesyjnie kontrolować swoich synów, mieć wpływ na absolutnie wszystko, co robią. Suzy podobno bała się, że rozwód źle wpłynie na Jima i na Johna i w końcu za radą psychologa i oni zaczęli przychodzić do niego na wizyty. To wciąż były czasy, kiedy Suzy na drodze sądowej walczyła z Tomem o to, ile kto może czasu spędzać z synami i tak dalej. Suzy nalegała, że chłopcy nie mogą jeździć w odwiedziny do ojca do Albuquerque, że jedynie ojciec może przyjeżdżać ich odwiedzać w Karolinie Północnej. Sąd ostatecznie orzekł na korzyść Toma poniekąd, bo i tak obie strony z
tego wyroku nie były zadowolone. Chłopcy mogli przylatywać do niego w odwiedziny, ale pod warunkiem, że jeżeli lecą samolotem i mają na przykład jedną przesiadkę, to ktoś musi z nimi polecieć przynajmniej tym pierwszym lotem i wsadzić ich do samolotu lecącego do ich ostatecznej destynacji, tak żeby chłopcy gdzieś tam nie zgubili się sami na lotnisku itd. Koszty lotów miał pokrywać Tom oczywiście. Miał również pokrywać koszty lotów Suzy, jeżeli ona musiała właśnie towarzyszyć chłopcom w samolocie. I z tego orzeczenia żadna strona nie była zachwycona. Suzy uważała, że Tom w ogóle nie powinien mieć kontaktu z synami, że w ogóle nie powinni jeździć do ojca, a Tom znów uważał, że powinno mu przysługiwać więcej czasu z synami i miał zamiar dalej o to walczyć. Suzy żaliła się z tego wszystkiego swojemu psychologowi i z tego, co mi wiadomo, później przestała do niego chodzić. A szkoda, bo może przynajmniej ten psycholog miałby szansę zauważyć kilka tych niepokojących rzeczy, sygnałów i może jakoś zadziałać, coś zrobić, ponieważ to jeszcze nie jest koniec tragedii i w tej historii jeszcze kilka innych okropnych rzeczy się dzieje. I wracając do doktora Frederica Klenera, to on sobie prowadził swoją małą przechodnię w centrum miasteczka Reedsville w Karolinie Północnej. I Suzy stała się powoli jedną z jego najwierniejszych pacjentek. Razem z nim pracował jego syn, Fritz Klenner, który studiował w tamtym czasie medycynę i który miał w przyszłości przejąć zajęcie ojca, gdy ten już przejdzie na emeryturę. Suzy wtedy odnowiła znajomość ze swoim kuzynem. Znali się oczywiście od dziecka, no ale później w dorosłym życiu nie mieli ze sobą za dużo kontaktu. No a teraz odkryli, że są w bardzo podobnym punkcie w życiu. Oboje studiowali, oboje dopiero co się rozwiedli. Swoją drogą niedługo później Suzy ponownie zmieniła kierunek studiów po 2 latach studiowania antropologii. Mimo, że miała przyzwoite oceny i mogłaby ten kierunek bez problemu skończyć, to pokłóciła się o coś ze swoimi profesorami i poszła studiować od nowa, tym razem biznes i zarządzanie. Mamy w domu pełnoetatową studentkę. Jej mama zaczęła żartować do sąsiadów. A przyjaźń pomiędzy Suzy i młodym Klenerem rozkwitła tak mocno, że Fritz prawie każdą wolną chwilę spędzał w domu jej rodziców w Greensboro. Florence i Bob oczywiście na początku tam nie mieli nic przeciwko, ale potem zaczęli zauważyć, że odkąd Suzy spędza czas z kuzynem, to zaczyna opowiadać coraz to dziwniejsze teorie spiskowe. Utrzymywała na przykład, że Fritz miał dowiedzieć się od jakiegoś zaufanego źródła, że Tom, jej były mąż, ma powiązania z mafią i że nie powinna w ogóle pozwalać synom widywać się z ojcem, bo to dla nich niebezpieczne i tak dalej. I gdy w roku 1984 dojdzie do morderstwa Dolores i Janie Lynch, to Suzy będzie opowiadać, będzie wszystkich przekonywać, że to było zabójstwo z powodu jakichś gangsterskich porachunków jej byłego męża. Nigdy jednak nie potrafiła przedstawić na to żadnych dowodów. To właśnie z tych jej opowieści policja tam zaczęła przez jakiś czas podejrzewać, że Tom mógł uprawiać hazard albo mieć jakieś dziwne powiązania, no ale po sprawdzeniu go niczego takiego, żadnych takich dowodów nie znaleźli. Wszystko to spowodowało, że jej rodzina, jej znajomi zaczęli coraz poważniej martwić się jej stanem psychicznym. Poza tym Suzy łykała coraz więcej pigułek. Nie tylko chodziła po zastrzyki witaminowe, ale również przyjmowała je w kapsułkach i kazała brać też swoim dzieciom. Florence czasem zaczęła się martwić zbyt bliską relacją jej córki i kuzyna. W szczególności, gdy dowiedziała się, że gdy ona i Bob wyjeżdżali gdzieś na weekend, to Fritz przyjeżdżał i zostawał w ich domu na noc. Więc ta relacja stawała się powoli powodem do niepokoju. Przypominam, Fritz Klenner i Suzy Lynch byli kuzynami w pierwszej linii. Mieli tych samych dziadków, a ich matki, Florence i Annie Hill, były siostrami. Ostatecznie w domu Newsonów pewnego dnia doszło do straszliwej kłótni pomiędzy Florence a Suzy. Co takiego wtedy wydarzyło się, co zostało powiedziane pomiędzy matką a córką, nie wiadomo dokładnie, ponieważ potem obie odmówiły rozmawiania o tym. I nigdy też się nie pogodziły, nie miały okazji się pogodzić. Suzy potem zabrała dzieci i wyprowadziła się do wynajętego 3-pokojowego mieszkania, na które teraz mogła sobie pozwolić, ponieważ regularnie otrzymywała alimenty na dzieci. I nie wszyscy wiedzieli o tym od początku, niektórzy ich bliscy dowiedzieli się dopiero dużo, dużo później, ale Fritz zaczął całe dnie spędzać w mieszkaniu Suzy. W
końcu wprowadzając się tam na dobre. Suzy kupiła 2 duże psy, rasy Chow Chow, i Fritz był widziany między innymi, jak zawsze z samego rana, wyprowadza te psy. Było jasne, że on tam nie przyjechał tak z rana, żeby te psy wyprowadzić, tylko że po prostu zostawał tam na noc. A sąsiadom w nowym bloku oboje mówili, że są małżeństwem. Suzy miała nawet zwierzyć się jednej z sąsiadek, że ze względu na ich pokrewieństwo musieli wyjechać, pobrać się w innym stanie, ponieważ stan Karolina Północna nie zezwalał już wtedy na małżeństwa pomiędzy bliskimi kuzynami. Suzy i Fritz stali się więc parą, która idealnie wpisała się w te takie negatywne stereotypy amerykańskiego południa. I jak się okazuje, Fritz Kleiner wpisał się też w inne stereotypy południowców. I niestety te najgorsze. Zarówno on, jak i jego ojciec podzielali te same skrajne poglądy. Przede wszystkim byli okropnymi rasistami. Obaj byli absolutnie przeciwni integracji rasowej w Stanach. Gdy Fritz jako nastolatek był w liceum i zaczęła się integracja szkół, zaczęto likwidować jedynie białe i jedynie czarne szkoły i łączono je w jedno, to dr Kleiner przepisał syna do innego liceum. Gdy dowiedział się, że do jego szkoły mają nagle zacząć chodzić czarnoskórzy uczniowie. Dr Kleiner był przeciwny wszystkiemu, co reprezentowały lata 70., a później 80. Poluzowanie obyczajów, integracja rasowa, zmiany społeczne, walka o prawa kobiet. Wszystko to uważał za czyste zło i nazywał komunizmem. Te przekonania skutecznie wpoił synowi. Są też ludzie, którzy utrzymują, że w ich obecności dr Kleiner wypowiadał się na przykład pozytywnie o Ku Klux Klanie i utrzymywał, że w wojnie secesyjnej wygrała zła strona. Możemy w sumie zauważyć, że starszy dr Kleiner był w swoich poglądach zupełnym przeciwieństwem Jima Jonesa z podcastu sprzed 2 tygodni. Taka ciekawostka, która mnie uderzyła, gdy to znalazłam. Dr Kleiner urodził się i wychował w miasteczku w Pensylwanii o nazwie Johnstown, tylko że inaczej pisane. Poza tym dr Kleiner kolekcjonował broń. Jego syn również od małego otaczał się najpierw zabawkowymi pistoletami, później prawdziwymi. Rodzina Kleinerów posiadała ponad 200 aktów ziemi na zachód od Reedsville, gdzie dr Kleiner często zabierał swojego syna, gdy był mały. Uczył go tam strzelać, organizował mu taką wręcz szkołę przetrwania, chodzili na pierwsze wycieczki itd. Zabierał też syna na pewne specyficzne polowania. Utrzymywał, że po jego ziemiach grasuje taka kryptyda jak Wampus Cat, kot Wampus, taki duży kot z lokalnego folkloru z tamtego regionu. Wiecie, każde miejsce ma jakąś swoją wielką stopę, Mothmana, Chupacabra itd., no to ten rejon miał kota Wampus. Dr Kleiner utrzymywał, że widział go kilka razy i zabierał tam często syna na poszukiwania. Polowali na te bestie, długie godziny spędzili chodząc po lasach w poszukiwaniu jego gniazda, gdzie to zwierzę śpi, no nigdy niczego nie znaleźli. No i gdzieś tam można by powiedzieć, że ta historia z tym jakimś kotem to była tylko taka opowiastka Freda Kleinera, aby może zainteresować syna wycieczkami, spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, zachęcić go do ruchu, jakoś go tak zainteresować i tak dalej. Jeżeli chłopiec uwierzy, że serio poluje na jakiegoś mitycznego stwora, no to łatwiej będzie go wyciągnąć z domu. Ale starszy dr Kleiner podobno traktował tę legendę zupełnie poważnie. Raz nawet zrobił gipsowe odlewy jakichś nietypowych według niego odcisków, jakie znalazł jakiegoś zwierzęcia, i wysłał te odlewy do Instytutu Smithsonian do zbadania. Poza tym ojciec wpoił synowi wiele różnych teorii spiskowych i przekonanie, że wcześniej czy później nadejdzie jakaś katastrofa. Zwykle to miał być atak komunistów, atak Związku Radzieckiego czy coś takiego. I z tego powodu należy się dobrze przygotować, aby móc się bronić. Z tego też powodu później już jako dorosły człowiek Fritz Kleiner zacznie właśnie interesować się survivalem, dołączy do różnych grup survivalowych i tak dalej. No ale właśnie ponieważ młody Kleiner później chodził, to już i to spowiadał, takie historie, wszystkie takie opowieści, teorie spiskowe, opowiadał je też Suzy, która niezwykle łatwo je podłapywała i niezwykle łatwo w nie wierzyła, no to też ta rodzina zaczęła się lekko o nią martwić.
Całe życie też podobno Fritz próbował przypodobać się swojemu ojcu. Zawsze chciał iść w jego ślady, zawsze chciał być taki jak swój ojciec. Poszedł na studia z zamiarem zostania lekarzem. A tam dał się podobno poznać jako, no cóż, dosyć specyficzna osoba. Niektórzy podobno od początku trzymali się od niego z daleka, ponieważ wiedzieli o kontrowersyjności jego ojca, a inni oddalali się od niego, gdy poznali go trochę bliżej, w szczególności gdy Fritz dawał popis swoich rasistowskich przekonań. Na dodatek zaczął też wtedy opowiadać historie, które potem okazały się były zupełnie wyssane z palca. Na przykład, że jest tak zwinny, że teraz został zaatakowany przez gang czarnoskórych ludzi, bo on zawsze wszędzie widział czarnoskórych ludzi, którzy chcieli go zaatakować. Ale on był tak wysportowany, zwinny, że poskładał ich wszystkich i wyszedł z tego bez szwanku. Potem znów innym ludziom opowiadał, że jest policjantem z wydziału antynarkotykowego, że pracuje tam pod przykrywką, że nie jest wcale studentem i tak dalej. Każdemu miał jakąś niesamowitą, brawurową historię do opowiedzenia. I Fritz Kleiner nigdy studiów medycznych nie skończył. Sądzi się, że najprawdopodobniej dlatego, że wszystkie pieniądze, jakie jego rodzice dawali mu na studia, ten wydawał na kolekcjonowanie różnych rzeczy potrzebnych do survivalu, do przetrwania końca świata, czy to, co to miało nie nadejść w przyszłości. Kupował też dużo broni, no i tak czy inaczej studiów nigdy nie skończył. Mimo, że podobno na początku wcale nie miał takich złych wyników. I gdyby się istotnie przyłożył, to pewnie mógłby je spokojnie skończyć. No ale w życiu Fritza jest dużo irracjonalnych decyzji. I młody Kleiner wrócił do domu i powiedział rodzicom, że studia skończył i że nawet skończył je wcześniej niż inni, bo tak mu w ogóle dobrze poszło i że jego dyplom zostanie wkrótce wysłany pocztą, najprawdopodobniej w ciągu kilku miesięcy. Po czym kontynuował pracę wraz ze swoim ojcem w jego gabinecie, jakby był lekarzem. Ale to, że nie skończył studiów, oczywiście w końcu wyszło na jaw i jego rodzice się o tym dowiedzieli. Ale Fred Kleiner i tak pozwolił pracować synowi ze sobą. A gdy dr Kleiner umarł w roku 1984 w maju, mając 76 lat, to Fritz od razu przejmie jego obowiązki jakby nigdy nic. I to też jest ciekawa rzecz, bo starszy dr Kleiner zawsze utrzymywał, że jego witaminowe zastrzyki uleczą i uratują każdego. Sam brał najróżniejsze witaminy na potęgę, a mimo to pod koniec życia zaczął mocno podupadać na zdrowiu, mieć problemy z sercem. I z tego co pamiętam, to zmarł ostatecznie właśnie na zawał serca. A po jego śmierci Fritz podobno przeszedł drastyczną przemianę. Zaczął jeszcze bardziej przypominać swojego ojca. Zaczął mówić, ruszać się, robić wszystko tak jak on. Jakby całkowicie przejął jego osobowość, albo jakby duch jego ojca nagle wstąpił w ciało Fritza. I tak, niedługo po jego śmierci Fritz znowu otworzył gabinet i zaczął przyjmować wszystkich stałych pacjentów ojca, jakby nigdy nic. Wypisywał nawet recepty, które, może to były czasy, jakie były realizowane. Wszyscy w mieście po prostu wierzyli, że młody Kleiner jest lekarzem, tak jak jego ojciec. Ale ostatecznie Kleiner został zmuszony do zamknięcia tej przychodni. Po tym, gdy niektórzy członkowie jego rodziny, świadomi, że ten nigdy nie skończył studiów, zaczęli grozić, że narobią mu problemów. Młody Kleiner zamknął więc biznes po cichu, tłumacząc niektórym, że to tylko chwilowe i że przed kontynuowaniem działalności ojca powstrzymują go jedynie jakieś niewielkie problemy prawne, które w końcu rozwiąże. A wcześniej i później wielokrotnie był widziany chodzący po ulicy w szpitalnym kitlu między innymi. Opowiadał też, że niby odbywał praktyki w szpitalu, mimo że żadnych nie odbywał. I potrafił być podobno nawet przekonujący. Raz był nawet widziany w kitlu lekarskim upoptanym czymś, co wyglądało na krew. Później będą też znajomi, sąsiedzi, którzy będą się zarzekać, że Fritz opowiadał im tak szczegółowe historie ze swoich praktyk zarówno w szpitalu, jak i w laboratorium szpitalnym, gdzie miał pracować, że w życiu by im przez myśl nie przeszło, że te historie są zmyślone. Były po prostu tak szczegółowe i tak żywe, że każdy dałby sobie rękę uciąć, że były prawdziwe. Ale prawda jest taka, że poza pracą w przychodni ojca nic innego Fritz nie robił, a gdy ta została zamknięta po jego śmierci, to już w ogóle nic nie robił.
mimo że on do końca życia wszędzie wszystkim powtarzał, że jest lekarzem. I tych jego historii, tych wszystkich jego kłamstw i zmyślonych bajek o tym, czego to on nie robił i kim to on nie jest, no nie sposób wręcz tu wszystkich przytoczyć. Słynna jeszcze też na przykład historia zmieniająca się trochę, bo on za każdym razem czasem opowiadał coś innego, no ale była taka historia, że Fritz został zakażony jakimś wirusem w czasie pracy w szpitalu. Wirusem, który podobno zabił wielu jego współpracowników, ale nie jego, bo jego uratowało leczenie jego ojca i tak dalej. Jedyny obraz Fritza Klenera, jaki zatem się buduje, to zwyczajny oszust i krętacz. Oszustem okazywał się też w kontaktach z ludźmi i również z kobietami. W roku 78 Klener poślubił, na krótko wprawdzie, ale poślubił kobietę nazwiskiem Ruth Dupree. Małżeństwo prędko się rozpadło, a Fritz jeszcze w jego trakcie zaczął romansować z innymi kobietami. I im też zaczął opowiadać najrozmaitsze bajki i czasem też wodził kilka kobiet za nos w tym samym czasie. W 1979 roku na przykład rozpoczął romans z kobietą nazwiskiem Cynthia Phillips, która była zresztą żoną jego przyjaciela sama. Fritz później kontynuował romans z tą kobietą, ostatecznie będąc jednym z czynników, które doprowadziły do rozpadu jej małżeństwa. A sam później powie, że Fritz wtedy okazał się być niezwykle dwulicowy, bo gdy sam rozstał się z żoną, to zwierzał się Fritzowi z tych problemów, uważał go za przyjaciela. Fritz podobno zawsze go słuchał, próbował pocieszać, ratować jakąś dobrą radą i dopiero potem sam odkrył, że w tym samym czasie, gdy on się tutaj Fritzowi żalił, a ten go klepał po pleckach i pocieszał, w tym samym czasie Fritz romansował z jego żoną za jego plecami i był tak naprawdę powodem wszystkich tych jego problemów. Cynthia później też wniesie coś ciekawego do sprawy, bo powie, że Fritz miał obsesję, nawet fetysz, jak ona to nazwała, na punkcie biżuterii. Kolekcjonował ją i czasem pokazywał Cynthii. Pokazywał jej różne przepiękne naszyjniki, bransoletki. Niektóre wyglądały na dosyć drogie. I Cynthia nigdy nie dowiedziała się, jak je zdobywał. Klenet spotykał się z Cynthią przez kilka lat, obiecując jej nawet, że ją poślubi i tak dalej. Ale ich związek w końcu umarł poniekąd śmiercią naturalną, gdzieś w roku 81. I jak Cynthia później odkryje, przez cały ten czas, gdy on się z nią spotykał, wyznawał jej miłość, obiecywał małżeństwo, Fritz spotykał się jeszcze z kilkoma innymi kobietami i im opowiadał również podobne rzeczy. Jednocześnie spiał na przykład z pacjentką swojego ojca, Betty James. Spotykał się też z matką chorego chłopca, którego leczył jego ojciec, Wanda White, która również była wtedy mężatką, której również małżeństwo później się przez niego rozpadło. Oczywiście wodzenie tak wielu kobiet za nos i utrzymywanie z nimi jakiegoś rodzaju związku, jakichś pozorów, że rzeczywiście są dla niego ważne, oczywiście nie było łatwe i było czasochłonne. Dlatego zdarzało się, że Fritz często na przykład się ulatniał, zupełnie zdywał z nimi kontakt, po czym nagle wyskakiwał ponownie jak Phillips Konopi. Gdy Cynthia Phillips teraz po ich rozstaniu postanowi pójść do jego mieszkania, aby zobaczyć, jak się miewa, ponieważ nagle przestała go widywać, nie mogła się do niego dodzwonić, nic od niego nie słyszała, chciała zobaczyć, czy wszystko z nim okej, no to odkryje, że Fritz żyje w niezwykle zagraconym mieszkaniu, że zasłania okna grubymi zasłonami albo kocami, w ogóle nie wpuszczając światła do środka. I on wtedy próbował wcisnąć jej jakąś taką historię, że jest agentem FBI pracującym pod przykrywką, dlatego musiał zniknąć, dlatego nie może wychodzić z domu. A znów innej kobiecie swoje zniknięcie tłumaczył tym, że musiał wyjechać w różne części świata na jakieś tam ważne, tajne, rządowe misje itd. Potem te niektóre kobiety zaczęły się odnajdywać, między innymi jego była żona Ruth, nawiązała kontakt z Cynthią, no i tak sobie porozmawiały, porównały notatki i okazało się, że Klenner jest zwykłym oszustem. Usiłowały coś z tym zrobić. Zadzwoniły nawet do jego ojca, który wtedy jeszcze żył, próbowały jakoś coś wyjaśnić, powiedzieć, że Fritz ma jakieś problemy, że jest oszustem, ale doktor Klenner podobno trzymał stronę swojego syna i nie chciał tego słuchać. A podobno, gdy Fritz Klenner zbliżył się do Susie Lynch, to powoli wszystkie jego kontakty z innymi kobietami wygasły. Przynajmniej o żadnych nie wiadomo. Tak jakby paranoje Fritza i paranoje Susie
idealnie do siebie pasowały, także oboje nie potrzebowali nikogo innego. I to jest właśnie ciekawe, bo wiemy, że Susie wielu rzeczy się obawiała, że w przeszłości mówiła o tym, że wydaje jej się, że ktoś ją śledzi i tak dalej. I nagle spotyka się z człowiekiem, który właśnie również wszędzie widzi zagrożenie. Jest przekonany, że dojdzie do jakiegoś ataku, że świat się skończy, że trzeba się przygotowywać. I to, jak się możecie domyślać, no nie zaprowadziło do niczego dobrego. Fitz i Susie również tak idealnie do siebie pasowali, że z czasem powoli zaczęli odcinać się zupełnie od wszystkich i nikogo innego nie potrzebowali. Czasem odwiedzali matkę Fritza, zarazem ciotkę Susie, Annie Hill, ale poza tym raczej nie widywali nikogo więcej. Susie zupełnie odwróciła się od swojej rodziny. Odcięła nawet prawie zupełnie swoją ciotkę Susu, z której to wcześniej sędziowskiej kariery była tak dumna i z którą zawsze była tak blisko. A Fritz zaczął dużo czasu spędzać z jej synami. Kazał im na początku mówić do siebie wujku, a później po prostu tato. Spędzał z Jimem i z Johnem dużo czasu, uczył ich strzelać oczywiście, opowiadał im o broni, militariach, survivalu itd. Zaczął też pakować w nich różne witaminy. Gdy chłopcy później przyjechali w odwiedziny do Toma w Albuquerque, to ich ojciec był podobno przerażony ilością pigułek, jakie ich matka z nimi wysłała. Rzucił podobno większość z nich, prosząc, aby chłopcy nie mówili mamie. Obiecał też sobie, że musi się bliżej przyjrzeć temu dziwnemu wujkowi, o którym mówią Jimmy John. Tom wtedy nie miał pojęcia, że Susie i Fritz wzięli ślub, że żyją razem jak małżeństwo. Myślał, że to jest po prostu jakiś tam kuzyn, wujek, który jej pomaga. Ale niestety z tym wszystkim, co się działo, nigdy też nie znalazł czasu na to, aby przyjrzeć się temu bliżej. I chyba nigdy właśnie do końca nie połączył tego, że za coraz to dziwniejszym zachowaniem jego byłej żony stoi właśnie ten wujek. Podobno potem, gdy Tom powiedział Susie o morderstwie jego matki i siostry w lipcu 1984 roku, Susie zaczęła popadać w coraz to większą paranoję. Przynajmniej tak to wyglądało. Mówiła mu, iż wie, że ma potwierdzone informacje, że Tom jest zamieszany w jakieś lewe interesy, w jakąś mafię, że jego wspólnicy, którzy z nim prowadzą klinikę dentystyczną, mają włoskie nazwiska, więc to zdecydowanie jest znak, że są połączeni, zamieszani jakoś w mafię i Tom też. I że ona wie z potwierdzonego źródła, że to jacyś gangsterzy zabili Dolores i Janie. W następnych miesiącach Susie stawała się coraz bardziej ostrożna. Wszędzie chodziła z naładowaną bronią w torebce, z psami, nie spuszczała też oka z dzieci. A broni w domu miała niemało. Fritz zbudował z czasem w ich domu istną zbrojownię. Kupował broń tu i tam. Jak później zostanie policzone, w czasie swojego życia kupił kilkaset sztuk broni. W różnych sklepach z militariami kupował też wszelki ekwipunek do survivalu, ubrania takie z kamuflażem, nie wiem, kompasy, porcje żywnościowe. Wszystko, co gdzieś tam mogłoby mu się przygotować na jakieś złe czasy, na koniec świata, czy co to miało nie nadejść. Przez niego też Susie z czasem stała się przekonana, że ktoś chce zabić ją i jej dzieci. Jakiś czas po śmierci Dolores i Janie miała też otrzymać telefon, w którym ktoś powiedział jej: dwie już załatwione, teraz czas na kolejną dwójkę, co Susie odebrała jako groźbę przeciwko jej dzieciom. Innym razem znów wróciła do pustego mieszkania, w którym nikogo wtedy nie było, i odkryła, że ktoś włamał się tam pod jej nieobecność i podciął gardła pluszakom jej synów. Czy za to wszystko odpowiadała sama Susie i jej wyobraźnia? Czy może wymyślili to razem z Fritzem? Czy może znów Fritz zrobił to wszystko sam, celowo wpędzając Susie w coraz to głębszą paranoję? Nie wiadomo. Ta trzecia wersja jednak wtedy wydaje się dosyć prawdopodobna. Niedługo potem Fritz zamontował na ich drzwiach wejściowych taką mini pułapkę z granatem. Także gdyby ktoś próbował wyważyć drzwi, to doprowadziłoby to do niewielkiego wybuchu. Innym razem znowu miał znaleźć pod samochodem Susie zamontowaną bombę. Oczywiście usunął ją, no bo on się na wszystkim tak wielce znał. No i właśnie przekonywał Susie, że to znów Tom albo jacyś jego gangsterzy usiłują ją zabić.
ale żadne z nich oczywiście nigdy tego nie zgłosiło na policję. Mam nadzieję, że teraz jakoś tak cała ta historia zaczyna mieć ręce i nogi. Widzicie, dlaczego zaczęłam wam opowiadać o takich różnych ludziach i dwóch różnych rodzinach. Mam nadzieję, że teraz jako tako wszystko się to składa w całość. I po wysłuchaniu tego wszystkiego, przypuszczam, nie dziwi was już chyba, dlaczego tak wielu członków rodziny po śmierci Florence, Boba i Hattie Newsom w maju 1985 roku zaczęło tak nieśmiało wskazywać palcem na Suzy. W szczególności, że jak się okazało, na niedługo przed swoją śmiercią Bob i Florence zdecydowali się na zapewne trudny dla nich, ale jakże właściwy ruch. Zamierzali bowiem zeznawać w sądzie na korzyść Toma podczas kolejnego procesu, który ten wytoczył w walce o więcej praw do swoich dzieci. Bob i Florence od jakiegoś już czasu zauważyli oczywiście, że Suzy jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości i podejrzewali, że może zaniedbuje synów i że może cała ta sytuacja będzie wymagała interwencji, może przymusowego leczenia. Gdy Suzy dowiedziała się, że jej rodzice będą zeznawali przeciwko niej, oczywiście była przerażona. Powiedziała o wszystkim Fritzowi. Wiemy o tym, ponieważ powiedziała to w obecności jego matki, Annie Hill. I według zeznania Annie, jej syn podobno odparł wtedy na to: nigdy nie pomyślałbym, że Bob Newsom okaże się być zdrajcą. Gdy policjanci zaczęli odkrywać wszystkie te małe szczegóły, szczególiki o Fritzie i Suzy, oczywiście to trwało trochę czasu, oni nie dowiedzieli się tego wszystkiego, co ja wam powiedziałam od razu, no ale oczywiście chcieli z nimi porozmawiać. Nie mogli tego zrobić tak od razu, ponieważ wcześniej rodzina musiała mieć trochę czasu, aby otrząsnąć się z tego pierwszego szoku, tam musieli zająć się pogrzebem i tak dalej. No ale właśnie wiele osób później też powie, że przynajmniej niektórzy powiedzą, że Suzy w tym czasie, gdy jej rodzice zginęli, była niezwykle oschła i nie okazywała emocji, że w ogóle nie zachowywała się jak ktoś, kto właśnie stracił rodziców w tak brutalny i tragiczny sposób. Ale według innych znów była radosna i pełna energii. Mówiła o tym, co chciałaby odziedziczyć po rodzicach, tak jakby to po prostu było jakieś kolejne fajne, rodzinne wydarzenie, a nie pogrzeb śmierci rodziców. Ale z drugiej strony też byli jednak tacy, którzy również mówili, że widzieli, że Suzy była w szoku, widzieli, że płacze, więc znów, biorąc pod uwagę to, jak bardzo później, nie wiem, gdzieś tam stronniczy wszyscy się w tej historii staną, wszyscy będą trzymali czyjąś stronę, ciężko jest powiedzieć, kto tutaj jest bliżej prawdy. I gdy policjanci w końcu pojawili się w mieszkaniu Suzy, aby z nią porozmawiać, zastali też tam Fritza, którego ta przedstawiła jako swojego kuzyna właśnie i powiedziała, że pomaga im w tym ciężkim czasie. W mieszkaniu panował okropny bałagan, jak policjanci zauważyli, i Suzy musiała wpierw uprzetnąć papiery i książki z foteli w salonie, aby ci w ogóle mieli gdzie usiąść. Suzy odpowiadała na wszystkie pytania uprzejmie, była wręcz słodka i urocza, tak jakby odpowiadała na pytania na egzaminie na studiach, a nie rozmawiała o śmierci swoich rodziców. Fritz był za to ponury i niewiele mówił. Suzy zapytana o to, co robiła w weekend, gdy zginęli jej rodzice i babcia, odpowiedziała, że w piątek wieczorem była w domu Annie Hill, gdzie zjadła kolację, a w sobotę była w domu swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Annette Hunt, gdzie spędziła cały dzień. Annette to później potwierdziła. A Fritz był w tamtym czasie na kampingu w górach gdzieś w Virginii ze swoim znajomym. Wrócili w niedzielę. W niedzielę również Suzy pojechała z chłopcami spotkać się z Fritzem w połowie drogi, gdzieś na granicy z Virginią. Zjedli tam razem kolację w jakiejś ich ulubionej restauracji i wrócili do Greensboro późno, około 23:30. Gdy wrócili do mieszkania, uciekł im jeden z ich psów, który wyczuł gdzieś tam kota w okolicy. W tym samym czasie, gdy ten pies im uciekł i oni się właśnie zbierali, żeby iść go szukać, to w mieszkaniu zadzwonił telefon. Suzy poszła odebrać. Jak się okazało, dzwoniła jej bratowa, Alice, aby poinformować ją o wtedy jeszcze bardzo niejasnej sytuacji w domu jej babci. Suzy mówiła, że coś się stało w domu jej babci, że chyba doszło do jakiegoś wypadku, do jakiejś tragedii.
ale ponieważ mówiła o tym tak niejasno, ponieważ jeszcze nie było niczego wiadomo, to Suzy, jak wytłumaczyła, założyła wtedy, że chodzi może o jakąś niegroźną sytuację, jakiś niegroźny wypadek i powiedziała, że porozmawiają później, bo teraz uciekł jej pies, ona musi iść go szukać. Dopiero później w nocy, gdy wróciła do mieszkania, zadzwonił do niej jej brat i dopiero wtedy wyjaśnił jej dokładniej sytuację. Wcześniej Suzy podobno nie była świadoma, że jej rodzice nie żyją. Policjanci początkowo podobno byli usatysfakcjonowani ich historią. Ale nie do czasu, aż pojechali porozmawiać z siostrą zamordowanej Florence i mamą Fritza, Annie Hill. Bo tak rozmawiając sobie z nią, prowadząc takie rutynowe przesłuchanie, co ona robiła, co robił Fritz, co robiła Suzy, czy ona potwierdza tej alibi, że tam w piątek jadł razem kolację i tak dalej. I gdy temat właśnie zszedł na temat Fritza i Suzy, to do tego momentu Annie Hill podobno policjantom wydawała się być kobietą zupełnie rozsądną, zupełnie zdrową na umyśle. Aż tu nagle wyskakuje im z historią, że jej syn pracuje dla CIA. Nie powiedziała CIA, ponieważ nie mogła sobie przypomnieć skrótu, ale opisała tą organizację i opisała właśnie CIA. Powiedziała, że to dlatego jej syn prowadzi taki nietypowy styl życia. Powiedziała też, że z powodu jego pracy ktoś podobno ostatnio próbował go zabić. A ubiegłej jesieni ktoś wysłał paczkę zaadresowaną do Fritza, do domu Annie Hill. I gdy jej syn pojawił się ją odebrać, to przyłożył do niej wpierw jakieś elektroniczne urządzenie i oświadczył, że w środku jest bomba. Po czym zabrał paczkę i pojechał gdzieś, aby ją rozbroić. I ona opowiedziała im te wszystkie historie zupełnie normalnie, jakby syn pracujący w CIA i dostający bomby do domu było czymś zupełnie akceptowalnym i czymś, czego nigdy w ogóle nie podważyła i nie zakwestionowała. Policjanci wyciągnęli z niej jeszcze jedną interesującą informację. Bo Annie Hill, zapytana, czy pamięta, czy może Fritz i Suzy wyjeżdżali gdzieś w lipcu 1984 roku, odpowiedziała, że pamięta, że wyjechali raz na weekend do Atlanty. Gdzieś chyba pod koniec miesiąca. Powiedziała, że mogli sobie na to pozwolić, ponieważ Jim i John byli wtedy z wizytą u ojca w Albuquerque. A jak pamiętacie może, pod koniec lipca właśnie w niedzielę zginęły Dolores i Janie. I synowie Suzy istotnie przebywali wtedy w Albuquerque. A Annie Hill zapytana o alibi Fritza na tamten weekend, gdy zginęli Newsomowie i Hattie Newsom, odpadła mniej więcej to samo, co Suzy i Fritz. Że Fritz był na kempingu w Virginii ze swoim przyjacielem Ianem Perkinsem. Następnym krokiem więc była rozmowa z samym Ianem Perkinsem, który mieszkał zresztą nieopodal domu, w którym Fritz się wychował. Ian był około 10 lat młodszy od niego, dopiero co wtedy rozpoczął studia. Ich rodziny znały się prawie że od zawsze jakoś tam były ze sobą połączone. Dziadek Jana był zresztą ojcem chrzestnym Fritza, więc oni razem tutaj gdzieś tam, tu i tam mieli ze sobą styczność i się znali. Poniekąd prawie że traktowali się jako rodzina. I gdy policjanci pojawili się w pokoju, który Ian wtedy wynajmował 30 maja 1985 roku, to mieli nadzieję, że może coś z niego wycisną. Ian ze względu na swój młody wiek był najsłabszym ogniwem. Jeżeli mogą kogoś przełapać na kłamstwie, a coś z niego wycisnąć, to właśnie z niego. I zapytany o to, co robił w weekend 18 i 19 maja, Ian odparł, że był na kempingu z Fritzem Klenerem. Opisał, że spotkali się w umówionym miejscu przy górze Roanoke, skąd pojechali w kierunku Virginii. Na teren dojechali na miejsce, gdzie na kempingu rozbili namiot, spali tam do południa gdzieś, potem zebrali się, poszli na wycieczkę górską, to miał być taki nocny trekking, w tym czasie złapał ich deszcz. Późną nocą wrócili do namiotu, gdzie ogarnęli się, poszli spać i następnego dnia wrócili do Greensboro. Fritz odwiózł go do jego mieszkania, po czym pojechał spotkać się z Suzy. I gdy policjanci zaczęli mówić Janowi o tych wszystkich podejrzanych szczegółach, jakie odkryli ostatnio na temat Fritza, zapytali go o to, czy wie, że on wcale nie jest lekarzem, że jest zwykłym oszustem, to Ian wydał się przerażony. Nie miał o tym najmniejszego pojęcia.
I gdy napomknęli mu, że historia, którą im opowiedział o tym kempingu, nie do końca pokrywa się z historią Fritza, to Ian od razu się złamał. Łzy pociekły mu po policzkach i wybuchł głośnym płaczem. I gdy się opanował, to w końcu opowiedział policjantom prawdę. I mimo, że teraz wszystko pasowało i policjanci byli przekonani, że Ian mówi prawdę, to wciąż nie mogli uwierzyć, że takie coś w ogóle miało miejsce. Ian zawsze uważał się za wielkiego patriotę. Wcześniej był w szkole wojskowej i marzył o karierze w wojsku właśnie, albo w jakichś służbach specjalnych. Pewnego razu zwierzył się z tego Fritzowi. Wyśmienicie się składa, ten mu powiedział. Bo ja akurat pracuję dla CIA i postaram się i ciebie tam wciągnąć. I istotnie, w ciągu kolejnych miesięcy Fritz zabierał młodszego kolegę na różne niby treningi, gdzie uczył go strzelać i tak dalej. Dał mu też niby służbową broń. Ale przez cały ten czas Ian nie zobaczył żadnego dowodu na to, że Fritz istotnie jest w CIA. Nie miał również do czynienia z nikim innym poza nim samym. Aż tutaj właśnie jakieś 2 tygodnie wcześniej Fritz oświadczył Ianowi, że ma do wykonania ważną misję i że jego przełożeni zgodzili się, aby to Ian był jego pomocnikiem. To miał być ostateczny test, czy Ian nadaje się do CIA. Ian był oczywiście gotowy. Wydawało mu się, że spełnia się jego marzenie. W końcu pracuje dla CIA, tak jak chciał. Więc w piątek wieczorem pojechali na kemping do Virginii. Ta część była prawdą. Ale po tym, gdy wstali w sobotę, zamiast pójść na wycieczkę w górę, jak powiedzieli, zostawili w Virginii swój namiot, część rzeczy i pojechali z powrotem w kierunku Karoliny Północnej, a tak dokładniej do miasteczka Winston-Salem. I tam Fritz zostawił Iana w samochodzie na parkingu centrum handlowego, który, jak się zaraz okaże, był dosłownie rzut bratem od domu Hattie. Było około 23 w sobotę. Po jakimś czasie Fritz wrócił, prowadząc jakiś złoty samochód, którego Ian wcześniej nie widział. Nakazał Ianowi jechać za nim. Mieli jechać w kierunku Charlotte w Karolinie Północnej. Chwilę później jednak samochód, który prowadził Fritz, został zatrzymany przez patrol policji. Ten jednak został opuszczony wolno. Jedynym powodem zatrzymania była właśnie wolna jazda Klenera. Policjant z drogówki podejrzewał, że kierowca może jest pijany. Ale ten wyjaśnił, że samochód ma problemy z silnikiem i że po prostu powoli próbuje dojechać nim do domu. Niestety nawet nie został wtedy poproszony o dokumenty. Ale po zatrzymaniu przez policję Fritz się trochę wystraszył, że ktoś go rozpozna i zmienił plan. Anulował ich wyprawę do Charlotte i zarządził odwrót. Nakazał Ianowi zostać na miejscu, zaczekać na siebie, a sam pojechał odwieźć ten samochód gdzieś i wrócił do Iana pieszo. Stamtąd pojechali prosto do Virginii. Wrócili do swojego namiotu i poszli spać. Następnego dnia rano spakowali się, poszli do restauracji na lunch, gdzie podobno Fritz upewnił się, że zostaną zapamiętani. Zachował też bilecik z parkingu. I ruszyli w drogę powrotną. Fritz pouczył Iana, że jeżeli kiedykolwiek będzie zapytany, co wtedy robili, co się działo, to ma powiedzieć, że spędzili tam tą noc w górach. Omówili też kilka szczegółów, gdzie którędy szli, że złapał ich deszcz i tak dalej. Ian był podobno od samego początku świadomy, że misją jego starszego kolegi było zabójstwo na zlecenie. Ale nie widział w tym niczego złego, niczego nie zakwestionował, ponieważ uważał, że było to zabójstwo zlecane, zaaprobowane przez samo CIA. Uważał, że Fritz zapewne miał usunąć jakichś wrogów ojczyzny i że było to zupełnie uzasadnione. I gdy policjanci opowiedzieli mu o szczegółach morderstw w domu Hattie i o tym, że czas i miejsce zdają się dokładnie pasować, o tym, że ten dom znajduje się blisko centrum handlowego, gdzie Ian miał czekać na Fritza, no to Ian był oczywiście przerażony. Plus była jeszcze kwestia tego złotego samochodu. Okazuje się, że Hattie istotnie miała taki samochód i ten został znaleziony na podjeździe. Trochę tak, jakby Fritz może początkowo planował ukraść ten samochód i wywieźć go do Charlotte,
może gdzieś tam go porzucić, tak jakby został później znaleziony, no i może gdzieś tam skierować śledztwo policji w tamtą stronę. Ale gdy został zatrzymany przez dogłówkę, to uznał, że może jednak jest to zbyt ryzykowne, że może ktoś go rozpozna i postanowił odwieźć auto z powrotem. Policjanci byli w szoku. Nigdy wcześniej nie mieli styczności ze świadkiem, który byłby tak łatwowierny, który pomógłby komuś w dokonaniu morderstwa, ponieważ ktoś przekonał go, że to morderstwo jest zlecone przez CIA. Historia Iana była w istocie tak niewiarygodna, że policjanci zadecydowali, że nie mogą polegać jedynie na nim, jako na świadku, jeżeli zdecydują się aresztować Klenera. Ponieważ jego historia mogłaby niektórym wydać się tak naciągana, że ciężko byłoby im przekonać ławy przysięgłych. Skupili się więc na chwilę na tym złotym samochodzie i na policjancie, który go wtedy zatrzymał. Mieli nadzieję, że może ten go zapamiętał czy coś, ale niestety tamten policjant nie spisał wtedy nawet danych kierowcy, po tym gdy upewnił się, że kierowca nie jest pijany, nie wypytywał już o nic więcej. Nie sądził też, że potrafiłby go rozpoznać. Z tego powodu też śledczy zdecydowali się na niebezpieczny krok i to niebezpieczny dla Iana, bo nakłonili chłopaka, aby spotkał się z Fritzem i nagrał rozmowę, w której ten przyznaje się do morderstwa. Było to ryzykowne i potem policjanci spotkali się z krytyką, ponieważ mocno tym narazili bezpieczeństwo chłopaka. Ian spotkał się z Fritzem łącznie 3 razy, mając na sobie podsłuch. Nigdy nie nagrał idealnego przyznania się do winy. Ian miał zacząć rozmowę, mówiąc, że była u niego policja, że się martwi, ponieważ zdał sobie sprawę, że czas i miejsce ich, w cudzysłowie misji, pokrywają się z morderstwami Newsonów, których Fritz przecież znał. Jeżeli na początku policjanci mieli nadzieję, że Klenera do wszystkiego tezu się przyzna, to się przeliczyli. Bo ten zamiast tego zaczął jeszcze bardziej, jeszcze mocniej brnąć w tę swoją historię o tej misji i o CIA. Próbował przekonać Iana, że to był przypadek, że on był tam na zupełnie innej misji. Na drugie ich spotkanie przytaszczył nawet jakieś dokumenty, niby dokumenty rządowe, ze zdjęciami tych właściwych celów, które to on niby miał wtedy zlikwidować. Poza tym pocieszał Iana, mówił mu, że chłopak świetnie sobie radzi, że jego szefowie są z niego dumni, a na drugim spotkaniu z nim Ian powiedział, że został poproszony przez policjantów o poddanie się testowi wariografem, aby potwierdzić to ich alibi. Więc tutaj znów Klenera zaczął udzielać mu wskazówek, jak oszukać wariograf. Dał mu też dużo witamin i leków na uspokojenie. Powiedział, aby brał w szczególności witaminę B, ponieważ to naturalny antydepresant. Ian musiał łyknąć te witaminki przy Fritzu, co oczywiście od razu spowodowało panikę u policjantów, ponieważ nie mieli żadnej pewności, że Fritz może nie próbuje go otruć, bo może zdał sobie sprawę, że Ian jest zagrożeniem. Ale na szczęście do niczego takiego nie doszło. W końcu po 3 takich nagraniach policjanci zadecydowali, że mają wystarczająco dowodów, aby postawić Klenerowi zarzuty. Przyznał się na nagraniu do popełnienia jakichś morderstw 18 maja. Nie Newsonów, ale powiedział, że był tam po to, aby kogoś usunąć, kogoś zabić i przyznał się też do przebywania w bliskim sąsiedztwie domu Hattie. To musiało im wystarczyć. Policjanci zaczęli szykować się do aresztowania. Obawiali się jednak zatrzymywać Fritza, gdy ten przebywał w mieszkaniu Susie. Wiedzieli, że on sobie tam zbudował już niezły arsenał, że kupował broń, może nawet materiały wybuchowe. No i obawiali się, że jeżeli spróbują go zatrzymać w mieszkaniu, no to Fritz może nie poddać się bez walki i że w efekcie inni mieszkańcy ich kompleksu mieszkaniowego mogą ucierpieć. Zaczęli więc obserwować to mieszkanie. Był 3 czerwca 1985 roku. I wczesnym popołudniem tamtego dnia policjanci zaobserwowali coś niepokojącego. Susie i Fritz wyszli z mieszkania i zaczęli pakować jakieś ciężkie torby do Chevroleta Blazera, który należał do Susie. Wynosili też rzeczy, które wyglądały na broń palną. Chwilę później dołączyli do nich Jim i John, ubrani w ubrania z kamuflażem z jakiegoś powodu. Dla policjantów był to problem. Cały czas sądzili, że chłopcy są w szkole. Nie wiedzieli, że Susie tego dnia zatrzymała ich w domu. Do samochodu siedli zatem wszyscy. Chłopcy, Susie, Fritz oraz ich 2 duże psy. Odjechali. Fritz prowadził.
Policjanci zrozumieli, że wszystko wygląda dosyć niebezpiecznie. Postanowili dokonać zatrzymania, ale wszystkie policyjne samochody, które go tam obserwowały, to były oczywiście samochody nieoznakowane, tak aby obserwować go z ukrycia. Więc przez radio poproszono o wysłanie umundurowanego policjanta w oznakowanym radiowozie, bo obawiali się, że gdy nagle kilka zupełnie zwyczajnych samochodów zagrozi na przykład Fritzowi drogę, to ten w całej tej swojej paranoi, przekonany, że to jakaś mafia, jacyś wrogowie, stanie się niebezpieczny, będzie próbował uciec, walczyć i tak dalej. W jego kierunku wysłano więc kilka radiowozów na sygnale, a policjanci w tych nieoznakowanych samochodach powoli jechali za nim, przekazując informacje, gdzie samochód się kieruje. Gdy pierwszy radiowóz dojechał do Fritza, to w środku znajdował się tylko jeden policjant, Tommy Dennis. Klenner podobno za kierownicą wyglądał na zaskoczonego, lecz nie na przerażonego. Dennis jak w zwolnionym tempie zapamiętał, jak widząc go, Fritz sięgnął po coś w samochodzie i nagle przez okno wystawił karabin maszynowy i otworzył ogień w jego kierunku. Wszystko działo się niezwykle szybko. Inni policjanci również odpowiedzieli ogniem. Dennis został trafiony z bliskiej odległości, ale kamizelka kuloodporna uratowała mu życie. W całym tym zamieszaniu Fritz zdołał odjechać. Powstało ogromne zamieszanie. Policjanci wzywali przez radio ambulans do Dennisa, wzywali też więcej jednostek, które miały jechać za Blazerem. Powstał ogromny chaos. Tutaj pojawiały się informacje, że ten samochód ucieka, że kierowca jest uzbrojony, ale żeby uważać, bo w środku są dzieci. Nikt do końca nie wiedział, co robić. To wszystko było niezaplanowane. A w tym czasie Blazer jechał sobie powoli autostradą numer 150, nawet zatrzymując się kilka razy. Samochody policyjne jechały za nim, ale gdy zbliżały się zbyt blisko, Fritz zatrzymywał samochód, wysiadał z samochodu z karabinem i zaczynał strzelać w kierunku policjantów. Po czym wsiadał do samochodu i ruszał dalej. Jechał powoli, mijając inne samochody na drodze, w których to ludzie nawet nie wiedzieli, że tuż obok nich rozgrywa się taki ślimaczy pościg. Policjanci zrozumieli, że muszą jechać za nim bardzo powoli i trzymać bezpieczną odległość. Jednocześnie informowali, w którym kierunku jedzie i kilka kilometrów przed nim inni policjanci zaczęli tworzyć blokadę. Fritz powinien był dojechać do niej w kilka minut, ale nigdy nie dojechał, bo Blazer nagle zwolnił jeszcze bardziej. Policjanci znajdujący się najbliżej usłyszeli podobno coś, co brzmiało jak dwa wystrzały z pistoletu, ale dosyć zgłuszone, może tak jakby to zaległo się w środku samochodu. Chwilę później auto się zatrzymało. Fritz wcisnął hamulce. Policjanci znów zwolnili, spodziewając się, że ktoś znów wysiądzie z samochodu i zacznie do nich strzelać, ale tym razem znów, jak w zwolnionym tempie, mimo że trwało to ułamek sekundy, zauważyli, że pod Blazerem pojawił się ogień. Okolicą nagle wstrząsnął wielki wybuch i samochód stanął w płomieniach. Było krótko po 15. Gdy policjanci po jakimś czasie ostrożnie zbliżyli się do wraku samochodu, nie wiedzieli, czego się spodziewać. Wciąż bali się, że Fritz może w ostatniej chwili wyskoczył z samochodu i gdzieś się ukrywa, albo że w samochodzie jest więcej materiałów wybuchowych i że to jeszcze nie koniec, że dojdzie do kolejnego wybuchu, ale ciało Fritza ostatecznie znaleziono na poboczu. Siła wybuchu wyrzuciła go z samochodu. Gdy policjanci do niego podeszli, mężczyzna o dziwo żył jeszcze, a na jego ciele zaskakująco nie było zbyt wielu widocznych obrażeń. Fritz miał jednak poważne obrażenia wewnętrzne i zmarł kilka chwil potem. Po drugiej stronie drogi znaleziono ciało Suzy. Suzy najprawdopodobniej zginęła od razu. Jej ciało miało też największe obrażenia. Dolna część jej ciała przestała praktycznie istnieć. Stało się jasne, że to pod jej siedzeniem znajdowała się bomba. A we wraku samochodu znaleziono Jima i Johna. Ich ciała skulone i przytulone do ciał ich psów. Wszyscy nie żyli. Jednak chłopców, jak się później okaże, nie zabił wybuch. I może właśnie nawet gdyby nie to, to sam wybuch może zdołaliby przeżyć. Autopsja wykaże jednak potem, że Jimowi i Johnowi na jakiś czas przed śmiercią podano kapsułki z cjankiem. A gdy byli już nieprzytomni, to do każdego z nich strzelono w głowę
z bliskiej odległości, powodując natychmiastową śmierć oczywiście. Co pokrywa się z relacjami policjantów, którzy utrzymywali, że słyszeli dwa odgłosy wystrzału dochodzące z samochodu tuż przed wybuchem. Także niestety nie przeżył nikt i była to jedna z najtragiczniejszych spraw i najtragiczniejszych pościgów w Karolinie Północnej. Poza pasażerami Blazera nie zginął nikt więcej. Kilku policjantów poniosło obrażenia, kilku zostało trafionych pociskami z karabinów Ritza, ale wszyscy uszli z życiem. Gdy te informacje o wybuchu dotarły do Toma Lyncha, to na początku powiedziano mu tylko o śmierci Suzy i Fritza. Niby doszło do jakiegoś wybuchu czy jakiegoś wypadku i oni oboje zginęli. Nie były jeszcze jednak znane wszystkie szczegóły. Tom był zaszokowany oczywiście, ale jednocześnie pomyślał, że w sumie to dobrze, to rozwiązanie wszystkich jego problemów. I teraz Jim i John pewnie są w szkole, że pewnie nic im się nie stało i że Tom zaraz otrzyma telefon, że musi po nich przyjechać, że teraz przejmuje nad nimi opieka. Już sobie zaczął wyobrażać, że chłopcy się do niego przeprowadzają, jak to wszystko będzie i tak dalej. I nie mógł uwierzyć, gdy jakiś czas później otrzymał oficjalny telefon od policjantów z Karoliny Północnej, którzy poinformowali go o śmierci jego synów. W ciągu niecałego roku Tom Lynch stracił matkę i siostrę, a jeżeli cofniemy się jeszcze bardziej w przeszłość, to stracił i ojca. Stracił również byłą żonę i dwóch synów. Do końca życia podobno nie wybaczył sobie, że nie walczył ostrzej o prawa do opieki nad synami i że nie zdążył ich odebrać matce, zanim doszło do tragedii. A gdy przeszukano mieszkanie Fritza i Suzy, to znaleziono tam kilka nowych dowodów. Ale zanim do tego mieszkania w ogóle udało im się dostać, to musieli ewakuować cały budynek, bo obawiali się, że w mieszkaniu Fritz zostawił tam jakąś niespodziankę, w cudzysłowie, jakąś pułapkę czy bombę. Jak się okaże, na szczęście nie. Ale z ich mieszkania ostatecznie wywieziono tak dużo broni i tak dużo materiałów wybuchowych, że policja sprowadziła do tego celu specjalną opancerzoną ciężarówkę. Ciężarówka ta potem musiała również podjechać do domu Annie Hill, gdzie Fritz się wychował, gdzie wcześniej mieszkał i wciąż spędzał dużo czasu, bo jak się okazało i tam Klanet zgromadził całkiem ładny arsenał i trochę dynamitu. Annie Hill była przerażona. Powiedziała, że wiedziała o tym, że jej syn ma broń, ale nie, że w takich ilościach i nie wiedziała, że bez jej wiedzy w domu trzyma dynamit. Annie Hill, mimo że ciężko w to uwierzyć, później została oczyszczona z wszelkich podejrzeń, wierzy się, że nie miała w ogóle pojęcia o działaniach swojego syna. Poza tym w mieszkaniu znaleziono kilka listów napisanych przez Klenera. Poinformował w nich m.in., że Ian Perkins jest zupełnie niewinny, że nigdy nie był zamieszany w nic nielegalnego. Fritz poprosił też o przekazanie jego dobytku jego mamie. I mimo, że może spodziewalibyśmy się tutaj również listu z przyznaniem się do winy, to znaleziono coś zupełnie odwrotnego. I tutaj cytuję. Nigdy w swoim życiu nie wyrządziłem nikomu fizycznej krzywdy. Nigdy nie odebrałem nikomu życia. Jestem niewinnym wszystkich zarzuconych mi czynów i obawiam się, że zostałem wrobiony. Spędziłem swoje życie służąc Bogu, mojemu krajowi i rodzinie. Podpisano Fred Klenner Jr. Poza tym w mieszkaniu znaleziono dużo książek i magazynów o broni, militariach, survivalu. Wyglądało to dziwnie, bo wśród tych wszystkich niebezpiecznych przedmiotów często walały się też zabawki dla dzieci i książki dla dzieci. Wszystko to też było wymieszane z książkami, z notatkami ze studiów Suzy. Bo Suzy wciąż wtedy się uczyła. Uczyła się do końca życia. I podobno do końca utrzymywała jedynie wysokie oceny. Nawet o poranku, na kilka godzin przed swoją śmiercią, zadzwoniła do swojego profesora, mówiąc, że nie da rady tego dnia pojawić się na egzaminie i umówiła się z nim na inny termin w przyszłym tygodniu. W ich domu znaleziono też mnóstwo krzyży, różnych religijnych obrazków, a nad wszystkimi oknami wisiały malutkie krzyżyki, zrobione z liści palmowych. Takie same jak te, które policjanci odkryli w domu Dolores Lynch. W kuchni znaleziono gigantyczny zapas leków i witamin, również trochę alkoholu, a w sypialni, w kasetce na biżuterię, mnóstwo drogiej biżuterii. Przynajmniej jakąś część podejrzewano, Fritz ukradł swoim ofiarom, domyślano się, że może okradał również innych ludzi, może włamywał się do domu,
była istotnie jedna sytuacja kilka lat wcześniej, kiedy jedna z jego ciotek podejrzewała go o to, że włamał się do jej domu, ponieważ istotnie jedyne, co wtedy zginęło, to biżuteria. Ale nie jestem pewna, czy ta biżuteria znaleziona tam później została, nie wiem, połączona z jej właścicielami, ktoś ją odzyskał, czy może stoi to pod znakiem zapytania. I co tu się w ogóle stało? No ponieważ Suzy i Fritz zginęli, to nigdy nie mieli szansy opowiedzieć, jak dokładnie przebiegły morderstwa w domach Lynch i Newsom. Nie wiadomo też, jak duży udział w tym wszystkim miała Suzy. Oraz coś, co stało się właśnie w rodzinie źródłem głębokiego sporu. Kto zabił Jima i Johna? Czyj to był pomysł popełnić takie okropne samobójstwo? Czy chłopcy zginęli z ręki swojej matki, czy z ręki swojego wuja? Byli członkowie rodziny Sharp, którzy usiłowali bronić Suzy. Uważali, że to Fritz jest za wszystko odpowiedzialny, że to on wszystko zaplanował, że zmanipulował Suzy, że to on podał Jimowi i Johnowi tabletki z cyjankiem, że to on ich zastrzelił i że Suzy nie miała nic do powiedzenia. Według nich może już nawet wtedy nie żyła. Ale według innych znów, tutaj w szczególności według Toma Lyncha, to Suzy musiała być odpowiedzialna za zabicie chłopców. Bo jeżeli Fritz prowadził samochód, no to pewnie ona ich zabiła. Poza tym uważał też, że to Suzy zapewne podsycała paranoję Fritza i nim manipulowała. Później będą testy na ubraniach Suzy, które wykażą, że Suzy przed śmiercią strzelała z pistoletu. Co rzeczywiście zdawałoby się potwierdzić to, że to Suzy zastrzeliła swoich synów. Ale zwracać też uwagę na to, aby nie traktować tego jako pewnik, ponieważ doszło do wybuchu oczywiście. Jej ubranie było poniekąd zwęglone, nadpalone, więc policjanci nie byli tego pewni, eksperci nie chcieli niczego powiedzieć na pewno. No ale pomówmy też o temacie zdrowia psychicznego tutaj. Bo w tej historii prawie wszyscy jej bohaterowie zdają się mieć jakieś zaburzenia, jakieś problemy psychiczne. Wielu ekspertów potem zauważy, że wszystko to, co wiemy o Fritzu Klenerze, idealnie wręcz wpasowywuje się w kogoś cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. Wielu też podejrzewało, że Fritz mógł brać amfetaminę, ponieważ ta jeszcze zwiększa u kogoś paranoję, natomiast nigdy nie znaleziono dowodów na to, że Fritz takie środki brał. Wiemy, że no, mimo że był udawanym lekarzem, no to można założyć, że mógłby mieć do takich środków dostęp, gdyby chciał, ale nigdy nie znaleziono na to dowodu. W ich domu znaleziono jedynie witaminy i tego rodzaju rzeczy. Jedyną osobą, która w sumie broniła Fritza, była jego matka. Usiłowała go bronić, mówiąc, że jego dziwne zachowania pod koniec życia były wynikiem postępującego stwardnienia rozsianego. Bo tak, i u Fritza w przeszłości jego ojciec zdiagnozował stwardnienie rozsiane. Prawie wszyscy chyba w rodzinie mieli stwardnienie rozsiane według niego. I to jego stwardnienie rozsiane on podobno magicznie uleczył właśnie swoimi witaminami. Ale z tego co wiemy, również Suzy była niezwykle skłonna do zachowań typowych dla paranoików. I ciężko powiedzieć, które z nich sobie te paranoje nawzajem bardziej podsycało. Przypuszczam, że właśnie chyba robili to nawzajem. Z tym, że to trzeba przyznać, Fritz miał dłuższą i bogatszą historię oszustw, kłamstw, manipulacji. I co też szokuje, to, że Suzy była osobą niezwykle wykształconą. Przez wszystkich uważana za niezwykle inteligentną. Wszechstronne zainteresowania, różne kierunki studiów, nauka języków obcych. Zawsze otrzymywała najwyższe stopnie. A mimo to wierzyła absolutnie we wszystko, co jej kuzyn jej powiedział. Podobnie sprawa miała się z jego matką. Annie Hill przecież bezkrytycznie wierzyła w historię syna o CIA, bombach i kto wie jeszcze o czym. Plus mamy Iana, który też by studiował, był podobno mężczyzną inteligentnym, a też nigdy nie zakwestionował historii Fritza o CIA i o morderstwie na zlecenie amerykańskiego rządu. Swoją drogą Ian ostatecznie stanął przed sądem za pomoc w morderstwach. Przez cały czas trwania procesu podobno zalewał się łzami na sali sądowej. Było wiele osób, które wstawiło się za nim. Mówili, że został zmanipulowany, ale faktem było, że Ian dobrowolnie zawiózł Fritza w miejsce, gdzie wiedział, ten ma kogoś zabić, dokonać jakiegoś morderstwa. Uważał, że morderstwo jest usprawiedliwione, ale mimo wszystko przyłożył do tego rękę. Z tego powodu otrzymał w końcu wyrok 6 lat w zawieszeniu, pod warunkiem, że odsiedzi
w więzieniu aktywnie 4 miesiące i zapłaci grzywny w wysokości 3000. Fakt, że nadarzał się i pomagał policji, pomagał w zbieraniu jakże potrzebnych dowodów przeciwko Fritzowi, wszystko to też zadziałało na jego korzyść. Wciąż jednak też jest wiele ważnych pytań, na które nie ma tak do końca jednoznacznej odpowiedzi. Obecnie nie ma wątpliwości, że to Fritz zamordował Dolores Lynch, Janie Lynch, Florence i Boba Newsonów oraz Hattie Newsom. Ale jaki udział w tym wszystkim miała Suzy? Zaczynając od tej łatwiejszej sprawy. Wiemy na pewno, że nie była obecna i nie uczestniczyła aktywnie w morderstwie swoich rodziców. Czy to jednak ona stała za pomysłem, aby ich zabić? Czy może był to Fritz? Motyw zdaje się być zupełnie jasny. Florence i Bob zginęli, ponieważ Suzy i Fritz dowiedzieli się, że ci chcą zeznawać w sądzie na korzyść Toma Lyncha, co mogłoby doprowadzić do tego, że Suzy straciłaby synów. No ale wciąż nie jest jasne, jak wiele Suzy wiedziała. Czy wiedziała od początku, że cały ten kemping w Virginii jest tylko przykrywką i że w rzeczywistości Fritz jedzie zamordować jej rodziców? Czy może dowiedziała się później? Może Fritz był w stanie tak ją zmanipulować, iż Suzy istotnie cały czas wierzyła, że to jakieś mafijne zbiry i że to wszystko z winy Toma Lyncha. W tej historii z tak nieobliczalnymi ludźmi naprawdę wszystko jest możliwe. Wiemy też o tych sytuacjach, kiedy Suzy ktoś groził, kiedy wróciła do domu i znalazła te pocięte maskotki, ktoś niby podłożył jej bombę w samochodzie. I ci, którym Suzy o tym opowiedziała, nie mogli później uwierzyć, że gdy ona o tym im niby mówiła, że to była tylko gra. Nie mogli uwierzyć w to, że ona jedynie udawała, że jest wtedy w niebezpieczeństwie. Była podobno tak przekonująca i tak przerażona, że oni uważają, że to Fritz był w stanie tak ją zmanipulować i przekonać właśnie, że jacyś mafiozi od Toma próbują ją zabić, że na nią polują, że Suzy była podobno święcie przekonana, że jest w niebezpieczeństwie i że Fritz ją obroni. Wielu członków rodziny zwracało też uwagę, że gdy doszło do tej tragedii, do tego wybuchu i tak dalej, to Suzy już prawie kończyła swoje studia z biznesu. W końcu je kończyła. I miała za niedługo prawdopodobnie rozpocząć jakąś pracę. I Fritz mógł bać się, że gdy Suzy rozpocznie karierę, zacznie zarabiać, to ją straci. Jedynym sposobem więc na zatrzymanie jej było karmienie jej tymi wszystkimi opowieściami, podjudzanie w niej strachu. Ale teraz, jak zginęły Dolores i Janie? Wiemy, że zginęły z ręki Fritza, są na to dowody. I znów motyw morderstwa zdaje się być mocno związany z Suzy i z jej walką o opiekę nad dziećmi i alimenty. Uważa się, że możliwe, że to Suzy namówiła Fritza do zabicia Dolores, której zresztą nienawidziła, a Janie była przypadkową ofiarą. I poza tym, że Suzy nienawidziła Dolores i chociażby z tego powodu chciałaby się jej pozbyć, to śmierć jej, jak i śmierć Janie, przyniosła jej jeszcze jedną korzyść. Suzy walczyła z Tomem o wysokie alimenty, coś na co ten niekoniecznie mógł sobie pozwolić. Ale po tym, gdy odziedziczył pieniądze po matce i po siostrze, odziedziczył ten duży dom, to nagle bez problemu było go stać na płacenie wysokich alimentów. Co znów pozwoliło Suzy uniezależnić się, wynająć mieszkanie, zamieszkać z Fritzem, wyprowadzić się od rodziców. Ale jeżeli to było częścią jej albo ich planu, to chyba uderzyło ich też troszkę rykoszetem. Bo Tom, nagle stając się przyzwoicie bogatym człowiekiem, mógł mniej pracować i poświęcać więcej czasu i środków na walkę o odzyskanie dzieci. Jak się później okaże, 24 lipca 1984 roku, w dzień znalezienia ciał Dolores i Janie, około 22:00, Suzy zadzwoniła ze swojego mieszkania w Greensboro do Wydziału Policji w Kentucky, aby uzyskać potwierdzenie, że Dolores i Janie nie żyją. Rozmowa została zarejestrowana. Na nagraniu Suzy istotnie brzmi na zaszokowaną i przerażoną. Na samym nagraniu jednak nie ma niczego obciążającego. To był zwyczajny telefon, jeden z wielu wtedy członków rodziny i znajomych, którzy dzwonili zweryfikować tę wiadomość o śmierci Dolores i Janie. Co ciekawe, z mieszkania Suzy, mimo że prawie codziennie wykonywano z niego jakieś telefony, to nie wykonano ani jednego połączenia w ciągu weekendu, gdy Dolores i Janie zostały zamordowane. Najwyraźniej nikogo nie było wtedy w mieszkaniu. Co pokrywa się też z historią Annie Hill,
że Suzy i Fritz w tamten weekend mieli pojechać do Atlanty. To wszystko wskazuje na to, że Suzy musiała dobrze wiedzieć o planie zabicia Dolores i Jane. I kto wie, może nawet w nim uczestniczyła. Jak później wykaże mozolne śledztwo, Fritz w tamtym roku kupił broń w sklepie, w którym podobno był stałym bywalcem, jedynie w tym sklepie. Kupił łącznie w ciągu swojego życia ponad 100 sztuk broni. Ale jedna transakcja zainteresowała policjantów najbardziej, bo w lipcu 1984 roku Kleiner kupił taki sam typ broni, z jakiej zginęły Dolores i Jane, po czym zwrócił swój zakup 23 lipca, krótko po ich morderstwach. Pracownik sklepu znał Fritza, w końcu ten bywał tam tak często i tak dużo kupował. I upłynęło dużo czasu, nie mógł być na 100% pewny, ale z tego, co sobie przypominał, to wtedy towarzyszyła mu Suzy, co znów potwierdza, że Suzy o wszystkim wiedziała. Broń ta potem została odzyskana i analiza balistyczna ostatecznie potwierdziła, że to z niej właśnie zginęły kobiety w Kentucky. Potem sprawa została oficjalnie zamknięta. A policjanci z Kentucky byli też później rozczarowani współpracą z FBI z Karoliny Północnej, czyli takie stanowe biuro śledcze, State Bureau of Investigation. Ponieważ jakiś czas po morderstwach Dolores i Janey, jak się okazuje, policjanci z Kentucky wysłali właśnie podanie o informację o Suzy, a gdy dowiedzieli się o Fritzu Kleinerze, to i o nim. To wtedy były takie bardzo rutynowe, typowe działania, oni nie mieli powodów ich podejrzewać, no ale po prostu sprawdzali wszystkich z bliższego i dalszego grona Dolores i Janey. No i gdy wysłali zapytanie o te informacje, to wszystko, co otrzymali, to takie standardowe, najbardziej standardowe informacje. Data urodzenia, że nie był karany, że miał prawo jazdy i tak dalej. Nic szczególnego, nic, co ich zainteresowało. Więc policjanci nie podążyli dalej tym tropem, no, nie mieli powodu. Ale potem okaże się, że FBI już od jakiegoś czasu mieli zebrane różne zgłoszenia, na przykład o tym, że Fritz Kleiner podszywa się pod lekarza, może nim nie jest, że kolekcjonuje broń, że zdradza paranoiczne zachowania, że dołącza do różnych grup survivalowych. FBI te wszystkie informacje miało od kilku lat. I gdyby policja z Kentucky odkryła te informacje, gdyby przekazano je im wtedy, w tamtym momencie, no to zapewne skupiliby się na Kleinerze od razu, co może pozwoliłoby go wcześniej zatrzymać i na przykład zapobiec śmierci Newsomów. Co też ciekawe, FBI, czyli to Stanowe Biuro Śledcze z Karoliny Północnej, to jest ten sam wydział, który pracował i który schrzanił sprawę Michaela Petersona. Może pamiętacie, to był jeden z takich moich pierwszych długich podcastów. I tam też właśnie z Michaelem Petersonem były problemy. Z tego, co pamiętam, rozbijało się to mniej więcej o to, że pracownicy FBI przeprowadzali takie wręcz pseudonaukowe eksperymenty. Generalnie przeprowadzali eksperymenty tak, aby pomóc sprawie prokuratury. Ale wracając do Suzy. Wszystkie te morderstwa wyraźnie kręciły się wokół jednej rzeczy. Wokół ludzi, których Suzy nienawidziła i wokół tego, aby zatrzymać Jima i Johna przy sobie i ograniczyć im kontakt z ojcem. I ktoś może zadać pytanie, dlaczego zabijać tak wiele osób? Dlaczego Fritz nie pojechał na przykład i nie zabił Toma? Odpowiedź nasuwa się tylko jedna. Fritz potrzebował Toma, ponieważ płacone przez niego alimenty były praktycznie jedynym jego źródłem utrzymania, jego i Suzy. I w końcu pytanie. Gdy Fritz zabierał dzieci i Suzy z mieszkania 3 czerwca, gdy zginęli, to gdzie oryginalnie zamierzał z nimi pojechać? Bo fakt, że zostawił w mieszkaniu list, sugeruje, że wiedział, że nie wróci. Ale nie wiedział wtedy jeszcze, że policja ma zamiar go zatrzymać. Więc w takim razie, dokąd ich zabierał i co zamierzał zrobić? Z jednej strony możliwe, że planował popełnić na przykład rozszerzone samobójstwo, a z drugiej możliwe, że chciał na przykład gdzieś ukryć się z nimi w lasach Karoliny Północnej lub w lasach Virginii. To tłumaczyłoby, dlaczego on i Suzy spakowali tak dużo survivalowego sprzętu do samochodu. I jest to sprawa okropna, bo gdzie z jednej strony widzimy taki jasny motyw, że mamy matkę i ewentualnie jej kuzyna czy jej faceta, którzy zaczynają zabijać ludzi, którzy próbują ograniczyć jej albo odebrać jej synów.
Na pokrętny sposób jest to jakaś logika. Można powiedzieć, że jest to taki patologiczny matczyny instynkt, kiedy ona za wszelką cenę chce tych synów zatrzymać przy sobie. Tak, tutaj pojawia się zupełnie druga skrajność. Ponieważ znów, gdzie można zobaczyć jakiś motyw, może w pewnym tego słowa znaczeniu zrozumieć, dlaczego Suzy i Fritz popełniają samobójstwo, ponieważ gdyby nie to, no to zostaliby zatrzymani i poszliby do więzienia. No ale dlaczego zabierać, w cudzysłowie, zabijać również chłopców? Tak jakby zabicie ich było lepsze niż oddanie ich Tomowi. Albo tak jakby to miała być poniekąd jakaś kara dla Toma. I że Suzy woli, żeby chłopcy nie żyli, niż żeby byli z ojcem. Jest to naprawdę nieźle pokręcona sprawa. I z tego wszystkiego, co wiemy, z tego wszystkiego, z tych wszystkich informacji, jakie są dostępne, jakie policja udostępniła, wszystko wskazuje na to, że Suzy od początku do końca wiedziała o wszystkich tych morderstwach, może i w nich uczestniczyła. Nie ma wątpliwości, że tutaj Fritz był zapewne głównym organizatorem, ale odnoszę wrażenie, że jednak oboje byli mniej więcej w równym stopniu winni. Wciąż też szokuje mnie, jak wiele osób w tej historii dało się omotać i uwierzyło komuś, kto najprawdopodobniej był schizofrenikiem. Że tak wielu ludzi w tej historii było w stanie uwierzyć w tak dziwne rzeczy. Mam wrażenie, nie wiem, może to dlatego, że ostatnio czytałam dużo książek o sektach i o Jimmy Jonesie, ale mam wrażenie, że gdyby Fritz Kleiner miał właściwą charyzmę, to byłby pewnie jednym z tych ludzi, którzy właśnie mogliby zacząć jakąś sektę i pociągnąć za sobą wyznawców, którym wmówiłby najróżniejsze rzeczy i pewnie skończyłoby się to podobnie jak Jonestown. Nie wiem, może dlatego, że dopiero co skończyłam czytać książkę o Jimmy Jonesie, ale jakoś tak widzę strasznie dużo powiązań w tych sprawach, czego się nie spodziewałam. Tak czy inaczej, dzięki za słuchanie. Dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wyjaśniłam tę historię i opisałam ją w taki w miarę przejrzysty sposób. Bo przyznaję, że niezwykle ciężko było to jakoś tak ułożyć, żeby z jednej strony było w miarę chronologicznie, ale żeby z drugiej od razu wszystkiego nie zdradzić, ale żeby też właściwie wyjaśnić całe tło tej historii i historię bohaterów, ale znowu, żeby nie zagłębiać się w to za bardzo. Ale tak, mam nadzieję, że ten odcinek Was zafascynował. Ta książka, o której mówiłam, nazywa się Gorzka krew. Bitter Blood. Oczywiście w opisie pod filmem zostawię dokładny tytuł. Szczerze nawet nie jestem pewna, czy ona jest dostępna w Polsce. Ale jakby chciał ktoś poczytać trochę więcej o tej sprawie, trochę więcej dowiedzieć się o jej bohaterach, bo tam naprawdę jest masa rzeczy, których nie byłam w stanie tutaj wcisnąć, no to polecam. To nie jest sponsorowane jakby co. Ale tak, dzięki za słuchanie. W końcu kończę to nagrywać. Jest druga w nocy. Ja się odmeldowywuję. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie i słyszymy się za tydzień.